Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w Fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. 3, 2, 1, zaczynamy. Jacek Siwko przy mikrofonie, Ania Ofierzyńska z drugiej strony. Cześć Aniu. Cześć Jacku, miło Cię widzieć i słyszeć. Jesteś fotografem, to już chyba wszyscy się domyślają z tych naszych drogich słuchaczy, ale jeszcze jakbyś miała nieznajomemu na ulicy wytłumaczyć, czym się dokładnie zajmujesz, to jakbyś to jakoś ładnie ubrała w słowa. Zawsze jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to mówię, że zajmuję się fotografią naturalną i to jest dla mnie właśnie to najważniejsze słowo, clue całego programu, czyli fotografia naturalna. Zawsze mówię, że ja nie przerabiam zdjęć, nie wymyślam, tylko robię tak jak jest, a staram się robić tak jak jest, bo staram się też tworzyć taką, mam nadzieję, dobrą atmosferę. Mam to szczęście, że przyciągam do siebie dobrych ludzi i oni pozwalają mi tworzyć właśnie tą fotografię naturalną, fotografię o emocjach, o miłości, o uczuciach i taką fotografią właśnie się zajmuję. Przeglądałem tak trochę Twoją obecność w sieci i to jest fajnie, że internety nie płoną, jak to kiedyś w różnych memach można było się przekonać. I dotarłem do takiego bloga i w zasadzie to jest na Blogspocie i pomyślałem sobie, że Twoja przygoda z internetem, z fotografią to jest taka klasyczna przygoda właśnie oparta o taki blog podróżniczo-pamiętnikarski, tak bym to określił. Kiedyś było to bardzo popularne. Ostatnimi czasy jakoś nie wiedzieć czemu, chyba to zaginęło na rzecz takiego, powiedzmy, prowadzenia takich zapisków na Instagramie czy w innych sieciach społecznościowych, ale ja bym wolał właśnie przedstawić swoją historię właśnie zaczynając od tego Blogspota, to jakbyś mogła właśnie przybliżyć naszym słuchaczom, co to tak cię, wiesz, nęciło do tego, żeby dzielić się różnymi przeżyciami, bo to były, zdaje się, przygody takie podróżnicze. Tak, jeszcze nawet zaczęło się wcześniej, to Jacku, nie dotarłeś do tych odmętów internetu, czyli do fotobloga, bo to od tego się w ogóle kiedyś zaczęło. I zaczęło się w ogóle od zdjęć kwiatków. Ja kiedyś po prostu namiętnie robiłam zdjęcia wszystkim kwiatkom, robaczkom i od tego się cała moja przygoda zaczęła. Faktycznie później był Blogspot i tam był już blog podróżniczy. I to wynikało z takiej mojej pasji, to wtedy może duże słowo, bo może w tym wieku też nie była taka pasja, ale jakiegoś zainteresowania i polubienia podróży. To nie były jakieś bardzo dalekie podróże, najczęściej były Włochy, bo to był taki mój pierwszy, moja pierwsza podróżnicza miłość i od tego właściwie się wszystko zaczęło. Zaczęłam robić zdjęcia właśnie takie krajobrazowe, architektury i właśnie nimi się dzieliłam na Blogspocie, tam opisywałam swoje podróże, to takim w cudzysłowie dużym, bo to były bardziej takie wycieczki, ale od tego faktycznie wszystko się zaczęło. Faktycznie teraz te formy mocno się skróciły, kiedyś te blogi wiodły prym, teraz raczej wszyscy piszą na Instagramie, rolki, gdzieś tam się ta forma zmienia. Ja też faktycznie coraz mniej już piszę na blogu, bo jednak to też zajmuje więcej czasu, a wiadomo, że jak jeszcze w sezonie jest dużo pracy, to nie ma się czasu na opisywanie każdej historii na blogu, więc te krótkie formy też są bardzo fajne, chociaż czasami mi ich brakuje, stąd też mój nowy blog, którym już się trochę bardziej dzielę tymi rzeczami fotograficznymi, jakimiś poradnikami itd., itd., ale faktycznie u mnie wszystko zaczęło się od podróży, które zresztą nadal mi towarzyszą, bo nadal kocham podróżować. Ostatnio trochę było o to trudniej, ale staram się, jak gdzieś mogę, to wyjeżdżam. Nawet nasz ślub z moim teraz już mężem odbył się za granicą w takiej właśnie podsumowaniu tych naszych podróżniczych wspólnych jakichś tam marzeń. Także tak, podróże to był taki mój początek. Ale to też procentuje chyba w takiej dzisiejszej sytuacji, bo to, że już masz takie biuro wyrobione poprzez to, że już lata, można powiedzieć, praktykowałaś robienie takich wpisów, no to wszystko procentuje, czyli warto też pomyśleć zawczasu, żeby takich umiejętności nabywać, bo potem nie wiadomo, w jakim kontekście one się przydadzą. I tak jak na przykład powiem Ci, że rozmawiam z różnymi kolegami po fachu, czy też koleżankami, to wszyscy podkreślają, że taki zawód fotografa to w zasadzie jest taki poligon doświadczalny, na którym uczysz się wszystkiego, co potem może ci się przydać w każdej innej pracy, nie? I być może część osób się tutaj oburzy, że powie, jak to, przecież fotograf to jest taki mój zawód docelowy, a niekoniecznie tak jest, jak patrzy się na takie dane historyczne, jak niektórzy fotografowie przychodzą, odchodzą i tak dalej, więc to są takie umiejętności, które nabywamy i po prostu gdzieś tam ze sobą bierzemy. I to jak ja przynajmniej
czytając tego twojego bloga, to tak pomyślałem sobie, o, to jest taka jakaś osoba, która miała, powiedzmy, zainteresowanie literaturą, bo tam jest dużo takich odwołań. I to wszystko widać, że to wszystko jakoś tam procentuje w postaci jakichś takich tych ciekawych blogów, wpisów. I domyślam się, że też masz takie osoby, które teraz przychodzą do ciebie na sesję, które faktycznie zajmują się zapoznawaniem z tą twoją, nazwijmy, twórczością pisarską, prawda? Tak, tak, tak. Faktycznie część osób czyta bloga i to jest bardzo miłe, że faktycznie do kogoś to trafia, bo wiadomo, piszemy i przygotowujemy coś, żeby trafić do odbiorców. Ale jeszcze chciałam się odnieść do czegoś, co mówiłeś wcześniej a propos tego, że fotograf faktycznie musi mieć bardzo duże spektrum umiejętności i robić dużo rzeczy, bo niby wydaje się, że w cudzysłowie robimy tylko zdjęcia, ale gdzie cały marketing, social media, pisanie właśnie blogów czy potworzenie podcastów, więc tego jest bardzo dużo, a jeszcze dodajmy wszystkie formalności, ogarnianie w ogóle rzeczywistości firmy i tak dalej, także faktycznie bycie fotografem, fotografką to nie jest tylko robienie zdjęć, tylko duże spektrum umiejętności, które tak jak wspomniałeś fajnie gdzieś tam jest po drodze sobie zbierać, nabywać po to, żeby jakby najpełniejszą mieć tą ofertę, bo też właśnie a propos prowadzenia bloga wydaje mi się, że to jest o tyle fajne i mogłabym to polecić każdemu fotografowi czy fotografce, żeby dać poznać siebie swoim odbiorcom, żeby właśnie pokazać, to mnie interesuje, lubię podróże, lubię książki, lubię jedzenie, bo ja o jedzeniu też strasznie dużo mówię. Także to są takie rzeczy, które nie są jakby związane stricte z moją fotografią, a jednak uważam, że fajnie, jeśli ktoś przychodzi na sesję i widzi już mnie, ja też się dosyć dużo pewnie widziałeś, pokazuję na Instagramie, uważam, że to też jest ważne, żeby w tych social mediach być. Wiem, że nie każdy to lubi i to nie przeszkadza, więc sobie z tego gdzieś tam korzystam, żeby tych moich odbiorców poznać i przedstawić siebie. I to jest bardzo fajne, kiedy ludzie przychodzą do mnie na sesję, na zdjęcia i już mamy jakiś temat, na którym możemy porozmawiać, bo właśnie przeczytali bloga, bo posłuchali czegoś, o czym opowiedziałam. Także to zawsze procentuje na zdjęciach i też właśnie na samych zdjęciach, bo jeśli ludzie ciebie już znają, powiedzmy znają oczywiście z Instagrama, to też czują się bardziej naturalnie, pewnie i ta atmosfera jest już inna też na sesji. Tak, i można przejść już od razu do rzeczy. Ale powiedziałaś taką interesującą rzecz o tym spektrum tego, co fotograf musi umieć, tam powiedzmy marketing i tak dalej. I część też pewnie słuchaczy oburza się, że w zasadzie już ten zawód tak ewoluował, że z tego fotografowania, z tej esencji bycia fotografem niewiele zostało, ale to jest po prostu znak czasu, no nie? I tak mi się wydaje. Czyta książki historyczne, no to kiedyś ludzie to i tamto robili, no nie? Taka była jakaś rutyna dzienna inna i teraz można było się też oburzać, że gdzie jest na przykład czas na to, żeby w ogródku trochę popracować. No to wszystko też zależy od tego, czym my się chcemy zajmować i na co sami stawiamy akcent. No wiadomo, że teraz, jeżeli fotograf chce mieć pracę, no to musi niestety popracować w tym takim przysłowiowym ogródku marketingowym i troszeczkę się tam narobić. No ale to wszystko tak, potem musi się wieloma rzeczami zajmować, ale właśnie tak jak mówisz, to procentuje i później mam nadzieję, że gdzieś tam to właśnie służy rozwojowi i też zadowoleniu klientów, więc to jest w sumie najważniejsze w naszej pracy, ale też to, co powiedziałeś a propos właśnie, gdzie ten czas na zajęcie się czymś swoim ogródkiem takim przysłowiowym, to dla mnie też jest właśnie bardzo ważny taki work-life balance, o którym też gdzieś tam wspominam na storieskach czy gdzieś na Instagramie, na blogu troszkę rzadziej, dlatego że wychodzę z założenia, że właśnie jak kocham swoją pracę, ta firma moja to jest takie no, moja ukochana jakaś tam, może nie dziecko, bo to jest za duże słowo, ale bardzo ważna dla mnie sprawa i poświęcam jej dużo czasu, ale też lubię mieć czas dla siebie, lubię spędzać czas w spokoju właśnie bez tych social mediów, więc myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli ktoś gdzieś tam do końca nie odnajduje się w tym, że o nie, jestem fotografem, a muszę ogarniać social media, to żeby właśnie wyznaczyć sobie jakieś takie momenty, kiedy tych social mediów faktycznie nie używamy, mamy jakąś przerwę i szukamy właśnie tego balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem po prostu, bo to też tak się nie da cały czas pracować na wysokich obrotach. Ja nie wiem, czy akurat doszłaś już do tego, czy może masz jakieś inne przemyślenia na ten temat, ale na przykład z mojej perspektywy to ja podchodzę do tej obecności w mediach społecznościowych mniej więcej w ten sposób, że jeżeli masz jakiś plan, co chcesz tam pokazywać i jak często i tak dalej, i to jest wszystko jakoś ustrukturyzowane, to potem się okazuje, że mimo tego, że sprawiasz wrażenie, że jesteś tam non-stop lub przynajmniej bardzo często, to może się okazać, że właśnie ci, którzy działają w oparciu o jakąś strategię,
mają więcej czasu dla siebie, nie? Bo można na przykład się zatracić w mediach społecznościowych i tam cały czas przeglądać, scrollować i tak dalej, ale to jest konsumpcja, nie? A ją tak. należy oddzielić od tego właściwie takiego procesu tworzenia. I nie wiem, jak ty tak, działasz, czy masz jakiś media, plan tak właśnie? Mhm. Masz jakiś plan na tą swoją obecność? Staram się mieć plan, on nie zawsze mi wychodzi, bo zdarzają się takie okresy, szczególnie w sezonie, gdzie ja robię też śluby, więc to jakby dokłada dosyć dużą ilość pracy w sezonie ślubnym, czyli gdzieś tam wiosną, latem, wczesną jesienią. Ale tak, staram się mieć plan, staram się pokazywać, staram się zaplanować sobie, jakie sesje wrzucę, co muszę przygotować, jakie zwiastuny muszę sobie gdzieś tam przygotować w Photoshopie, żeby móc je wrzucić. Także tak jak najbardziej taki plan staram się mieć. I to też jest, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, dla mnie jest to ciekawe, że czasami właśnie komuś może się wydawać, że jesteś cały czas w tych social mediach, bo jakby tworzysz taką tą obecność, a faktycznie pokazujesz jakiś tam oczywiście wycinek swojej rzeczywistości. I to jest też dla mnie ważne i myślę, że to może przekonać kogoś do pokazywania siebie jako fotografa w social mediach, że właśnie nie pokazujesz wszystkiego, że no, to jest pewnie tworzenie jakiejś tam innej rzeczywistości, to też nie o to chodzi, żeby zakłamywać rzeczywistość, ale żeby jednak pokazać to, co chce się pokazać, czyli pokazać sesje, pokazać śluby, pokazać trochę swojego takiego codziennego życia, bo też myślę, to ludzi interesuje, jak taka codzienna praca wygląda. Ale jednak, tak jak powiedziałeś, zaplanować to, przygotować sobie jakieś materiały i też to tak zaplanować, żeby właśnie te social media to była praca i ona była w jakichś godzinach, a nie taka konsumpcja, gdzie cały dzień jesteśmy na telefonie i scrollujemy tego Instagrama czy inne social media. Więc ja staram się to planować, nie zawsze to wychodzi, ale plan jest zawsze dobry i potrzebny. Kilka lat temu była taka, powiedzmy, moda na to, żeby pracować nad tym, żeby mieć taki plan akcji, czyli w zasadzie jeżeli ktoś realizuje jakieś zlecenia, no to żeby były te takie stałe punkty programu, które robisz przy każdym kliencie i w zasadzie to mogło wyglądać tak, że wiesz, pierwszy mail, drugi mail, spotkanie, jakieś tam powiedzmy zajawka, oddanie zdjęć i tak dalej wraz z takimi terminami, kiedy to się robi i jak szybko i tak dalej. I sobie tak pomyślałem, jak teraz mówiłaś o tym, że być może to jest też takie dobre podejście, żeby stworzyć sobie na przykład taki tygodniowy czy miesięczny cykl swojej takiej obecności w mediach społecznościowych, czy w ogóle w takiej pracy nad marketingiem fotografa, nie? Żeby to nie było tak od wielkiego dzwonu, jak często fotografowie mają, że wiesz, budzisz się jakiegoś dnia i przypominasz, o kurczę, ostatni post był we wrześniu, a dzisiaj mamy luty, dajmy na to, i trzeba coś szybko zrobić. Bierze się pierwszy, lepszy, powiedzmy, reportaż, czy też sesję, która tam przychodzi do głowy danego dnia i wrzucasz trzy zdania i potem to jest tak bez ładu i składu troszeczkę, nie? Żeby troszeczkę tak podejść bardziej profesjonalnie do tej roboty. I jak przeglądałem taką twoją obecność, to ja widzę w sieci, to widzę tam takie działanie z pewnym konceptem, ale skoro jesteśmy tutaj przy tych mediach społecznościowych, to taki termin się pojawił na twoim blogu, jak wychować Insta husband. I pomyślałem sobie, że można by było wpleść ten wątek, bo to jest w sumie coś w rodzaju takiego planu, nie? Że masz ze sobą kogoś, kto dokumentuje dla ciebie różne tam sytuacje, czy tworzy takie zdjęcia, które potem wiadomo, że mają największe branie na mediach społecznościowych, gdziekolwiek się nie wrzuci zdjęcie, na którym jest fotograf, nie? I wszyscy zdziwieni. Tak. O kurczę, jak dużo lajków, 150, a z reguły dostaje 15, nie? I teraz jak sobie to uświadomisz, że to jest element tej strategii i to jest celowo robione, że wiadomo będzie, że ludzie najbardziej się cieszą, o Ania na zdjęciu, klikam, lajkuję, komentuję i tak dalej. I widzę, że u ciebie to jest tak z premedytacją czynione też na Insta. To trochę opowiedz może najpierw o tym Insta husband, bo nie wiem, czy wszyscy może wiedzą, o co chodzi. Okej, okay. Insta husband to jest chyba taki termin na osobę, która robi tobie zdjęcia, która jakby jest tą osobą, która właśnie, tak jak powiedziałeś, podąża za tobą i robi ten content, czyli te zdjęcia na Instagrama. Nie musi to oczywiście być husband, czyli mąż, może być ktokolwiek inny się nawinie. W moim przypadku faktycznie jest to już teraz mój mąż, czyli Janek, który najczęściej mi te zdjęcia robi. I a propos wychowania tej osoby, wiem, że to tak trochę dziwnie brzmi, żeby wychować jakąś osobę. Ale bardziej takie szkolenie. Szkolenie, dokładnie, to jest dobre słowo. Ja właśnie Janka wyszkoliłam i teraz faktycznie
tworzenie razem zdjęć przychodzi nam z bardzo dużą łatwością, bo on wie, czego ja oczekuję, ja wiem, czego chcę i to jest bardzo fajne. To oczywiście był jakiś proces, który zajął nam trochę. Pierwsze sesje to były delikatne kłótnie i jakieś tam nerwy, teraz już idzie nam to bardzo fajnie. Ja w tym poście też trochę się śmiałam z tego, bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby mieć super zdjęcia na Instagrama i zbierać lajki. Mówię oczywiście o takich prywatnych sytuacjach, ale fajnie mieć taką osobę, która właśnie wie, na czym ci zależy, która zrobi ci takie zdjęcia, żeby mieć fajną pamiątkę z wakacji czy z jakiegoś wydarzenia. I też ważne jest dla mnie to, o czym pisałam w tym poście, żeby wytłumaczyć tej osobie, na czym nam zależy, bo wiadomo, że taka osoba, która pierwszy raz ma aparat czy robi jakieś tam zdjęcia tylko dla siebie, to czasami może nie wie, co powinna zrobić, dlatego warto tej osobie coś tam wytłumaczyć, nie wiem, jak ustawić aparat, kamerę i tak dalej, i tak dalej. Ale co powiedziałeś właśnie o tym z premedytacją, byciem w social mediach jako właśnie fotografka? Ja też pracowałam w social mediach i bardzo często przewijał się taki motyw marki osobistej, że to jest coś takiego, że marka osobista to jest taki bardzo ważny element social mediów, który jakby właśnie tworzy to zaangażowanie, sprawia, że ludzie chcą z nami rozmawiać, chcą komentować, lajkować i tak dalej, i tak dalej. I stąd właśnie powstał ten mój pomysł pokazywania siebie na tych zdjęciach, bo tak jak wspomniałeś, kiedy czasami dodajemy zdjęcie z sesji, no to ludzie są tacy, okej, fajne zdjęcie, czasami polajkuję, czasami nie, no bo w sumie co mnie trochę to obchodzi, już kolejne zdjęcie, wiadomo, że takich zdjęć sesji się ogląda bardzo dużo, natomiast faktycznie zauważyłam, że kiedy wrzucam siebie i napiszę tam swoje zdjęcie i napiszę tam coś o sobie, nie wiem, co dzisiaj robiłam, jakie mam, nie wiem, rozterki fotograficzne, nad czym pracuję, to ludzi bardziej tak angażuje, interesuje po prostu to, że jakby za tymi zdjęciami, za tymi sesjami to nie jest ktoś, nie wiadomo kto, tylko właśnie ta osoba, którą też mogę poznać, mogę widzieć. I stąd właśnie powstał ten mój pomysł na takiego Instagram taki fotograficzny, no bo bardzo dużo pokazuje też sesji, ślubów i tego, co robię w pracy, ale jednak też dużo jest tam mnie. Dla mnie się ten format bardzo sprawdza. Ja się po prostu też dobrze czuję, tak jak wcześniej mówiłam, ja się dobrze czuję w social mediach. Czasami potrzebuję jakiegoś resetu i przerwy, ale generalnie mogę tam być, lubię to i lubię mieć kontakt z moimi odbiorcami. I też właśnie zauważyłam, że kiedy pokazuję siebie, no to właśnie to tak naprawdę zbiera lajki i to pozwala mi dotrzeć do nowych ludzi. Natomiast utrzymanie kontaktu już z moim odbiorcą to jest bardziej storiesy. Tam wrzucam właśnie relacje, wrzucam zwiastuny ślubne, reportaże, sesje i tam faktycznie mogę utrzymać tą relację i pokazać tak naprawdę tym, którzy są faktycznie zainteresowani. Bo na pewno jest tak, że część osób przyjdzie, zobaczy, ale nie zainteresuje się dalej. To jest jak najbardziej naturalne, a mi zależy właśnie nie tylko na jakimś takim zbieraniu, że ja tutaj muszę teraz mieć milion obserwujących, bo absolutnie o to mi nie chodzi, tylko właśnie fajnie zebrać tych ludzi, którzy faktycznie mają podobne pomysły do mnie, podoba im się to, co robię. Też robią podobne rzeczy, bo ja też z wieloma fotografami i fotografkami jestem w kontakcie, więc to jest fajne otaczać się właśnie ludźmi o podobnych zainteresowaniach i estetyce, bo to też sprawia, że moja praca później jest łatwiejsza. Wielu fotografów też ma takie obawy, czy na przykład nie za często siebie pokazuje na zdjęciach i ile prywaty to jest w porządku, jeżeli chodzi o jakiś tam, powiedzmy, profil, który też ma służyć temu, żeby promować nasze umiejętności czy też usługi, które oferujemy ludzkości. Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to zerknijcie sobie na profil, który nazywa się Ofierzynka na Instagramie i z łatwością dostrzeżecie, że Ania pojawia się praktycznie w każdej linijce. I ja nie wiem, nawet czy dwa akurat razy. No właśnie, dwa razy, bo widzę, że tutaj można też interpretować ten twój profil tak nie tylko, że poziomo, ale i pionowo, bo te linie pionowe, powiedzmy te zewnętrzne, one są jakby tutaj zarezerwowane na twoje jakieś prywatne rzeczy. Rozszyfrowałeś mój kod. Rozszyfrowałem cię. Tak. Poradniki o tych detektywistycznych sprawach właśnie mi się teraz przydały, bo po prostu mogłem błysnąć w tej rozmowie. I to właściwie muszę teraz powiedzieć słuchaczom i tobie też, bo chyba tobie nie pisałem, że to właściwie przykuło moją taką uwagę, że to właściwie sprawiło, że ja zacząłem się tym profilem interesować pod takim kątem, że warto by było chyba właśnie w sumie w audycji pokazać ten taki inny punkt widzenia, że można też markę fotograficzną wypromować niekoniecznie właśnie przez sam produkt końcowy, to co robimy dla ludzi, ale też przez to, że ta osoba jest na tym profilu ważna, nie? I że to jest fajny taki pretekst do opowiadania różnych historii, no bo nie wszystkie posty, na których ty jesteś, że zaczynają się oto ja, no nie? Właściwie już każdy, kto dłużej śledzi Ofierzynkę, no to wie, że to ty w zasadzie.
Tak, to jest ciekawe dla mnie, co powiedziałeś, że właśnie to, że dodaję swoje zdjęcia, to jest właśnie takie wyróżnienie trochę, bo faktycznie jak oglądamy większość kont fotograficznych, to tam są faktycznie zdjęcia z sesji. A ja faktycznie stwierdziłam, że chcę się jakoś wyróżnić. Oczywiście to nie przyszło tak od razu i bardzo długo. Teraz czuję się już w tym dobrze i jakby wiem, że to jest właśnie kierunek, w którym chcę iść i który, tak jak właśnie na przykład zwrócił Twoją uwagę, to myślę, że innych osób też uwagę zwraca. Super. Ale na początku oczywiście to właśnie wiązało się z pewnymi rozterkami. Czy na pewno się powinnam tyle pokazywać? Czy jak nie pokażę sesji kolejnej, to czy ludzie będą wiedzieli, że ja robię te zdjęcia? Ale po takim roku, czy półtorej, dwóch prawie, że prowadzenia takiego Instagrama, gdzie faktycznie w większości jestem ja, a nie sesje, mówię oczywiście tylko o tym jakby głównym profilu, bo na storiesach jest tych sesji dużo więcej, faktycznie widzę, że to sprawia, że ludzie gdzieś mnie kojarzą, że to się wyróżnia i że ja zawsze właśnie powtarzam, że jest pełno fantastycznych zdjęć, jest miliony na pewno utalentowanych ludzi i no, trzeba znaleźć po prostu jakąś swoją tą taką niszę tak zwaną, jakiś wyróżnik, coś, co sprawi, że mimo, że każdy z nas tutaj, myślę, fotografów robi jakieś po swojemu takie zdjęcia najlepsze, jakie uznaje, to trzeba znaleźć coś, czym się właśnie można wyróżnić po to, żeby właśnie oprócz tych zdjęć, które są na pewno na wysokim poziomie, jeszcze jakby na coś zwrócić uwagę odbiorcy. Tak, tak. To Szymon Nykiel właśnie mówił, że bardzo się ten poziom wyrównał w ostatnich latach, więc teraz, jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, wyróżnienie się, no to trzeba szukać czegoś na wskroś oryginalnego, czegoś, co nie jest tak być może oczywiste i właściwie takie pokazywanie siebie od drugiej strony, od strony obiektywu jest takim też wyróżnikiem. Niekoniecznie akurat może sprawdzi się w każdym przypadku, no bo niektórzy są bardzo nieśmiali. Oczywiście, dla każdego coś innego będzie pasowało, jasne. Ale ty też pisałaś, że nie miałaś, żeby to nie był taki twój oczywisty krok, żeby stawać przed obiektywem, czy też śmiało się jakoś pokazywać, że miałaś jakieś tam opory. Tak, tak, bo to zawsze mój mąż się ze mnie śmieje, że ja mówię, że kiedyś byłam introwertyczką. Teraz myślę, że jestem po drugiej stronie. Może nie jestem totalną ekstrawertyczką, też nie chcę się zamykać w takich formatach czy jakichś tam określeniach, ale faktycznie bardzo się otworzyłam na ludzi i to właśnie przez tą fotografię, ta fotografia pozwoliła mi się otworzyć na ludzi i trochę zmienić i moje podejście, nabrać trochę pewności siebie, bo faktycznie kiedyś byłam dosyć nieśmiałą osobą, wstydziłam się gdzieś tam z kimś porozmawiać, zagadać. Czasami też mam oczywiście takie momenty, że gdzieś tam mówię, o nie zadzwonię do kogoś, bo się wstydzę, także jak najbardziej to się zdarza nawet komuś, kto to teoretycznie pokazuje się w social mediach i niby się niczego nie wstydzi, także faktycznie jest to jakaś tam zmiana i mi na przykład te social media pomogły nabrać tej pewności siebie, także też polecam, bo też pamiętam, że mówiłeś o tym w poprzednich odcinkach a propos właśnie nagrywania siebie tam z telefonem, to że to jest gdzieś tam wstydliwe, że jeszcze w domu jak masz tam milion prób, jesteś sam, okej, ale na przykład nagranie się gdzieś tam w otoczeniu innych ludzi może być wstydliwe, dla mnie też czasami jest, ale uważam, że jednak wartość tego i dotarcia do tych odbiorców, pokazania siebie, przekazania czegoś jest wyższa niż to, że ktoś może na mnie dziwnie spojrzy, a zresztą uważam, że ludzie raczej dziwnie nie patrzą, tylko raczej są zainteresowani, raczej po prostu z ciekawością spojrzą. Też robię dużo sesji, wiadomo, i na mieście, i gdzieś tam w plenerach, gdzie są po prostu inni ludzie. I nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś, nie wiem, podszedł i powiedział, co ty robisz w ogóle, co to się dzieje, mega to jest dziwne. Raczej ludzie patrzą z ciekawością, myślę, że to raczej jest takie, fajnie, ktoś robi zdjęcia, ktoś robi coś ciekawego. Także jeśli ktoś się tego obawia, no to raczej mogę przekazać taką wiadomość, że ze spokojem, nikt raczej się tym za bardzo, nikt się z ciebie nie śmieje, rób swoje i skup się po prostu na tym, co robisz. Jeśli dobrze się w tym czujesz, to na pewno przyniesie to wartość. Tak, no może 10 lat temu mówienie do telefonu być może mogło być uważane za dziwne, a dziś już każdy praktycznie, nawet jak tak przechodzi przez, może nie każdy, ale wiele osób, jak czasami mi się uda pojechać do miasta większego, to tak wiesz, z perspektywy takiej osoby, która już prawie 10 lat mieszka na wsi i może straciła taki kontakt z taką codziennością miejską, to zauważyłem, że bardzo to się zmieniło, że na przykład właśnie przez pasy przechodzą ludzie, nawet nie zwracają uwagi, że tam jakieś samochody jeżdżą. Nie, teraz już są ostrzeżenia w mieście, więc już nie wolno tak przechodzić. Niebezpieczne także to nawet jest. Instagramerzy już tak nie przechodzą, ale tak, ale bardzo dużo osób się nagrywa, ale widzisz, i nie ma to czego są, się wstydzić. Tak, ale to są ostrzeżenia
w mieście, a nie one się nie wyświetlają na ekranie. Powinno być tak, że jak Instagram powinien wyczuwać, że a, dobra, zbliża się do przejścia, wyświetlę mu komunikat, uważaj, samochody, człowieku. Tak, więc być może dojdziemy kiedyś, oby nie, do takiego poziomu, że aż tak uzależnienie od takiego ekranu będzie, ale powiedziałeś o tej wstydliwości i kiedyś, szczerze powiedziawszy, właśnie też się nad tym tematem zastanawiałem, jak to się przełamać, bo wiadomo, że to są takie etapy, że najpierw do urządzenia mówisz i to jest po prostu dziwna sprawa. Ja na przykład mam tak, że w takich chwilach, w których muszę coś nadać na żywo, to mniej się stresuję niż w momentach, w których muszę to nagrać, bo wiem, że jest taka alternatywa, że jeszcze mogę powtórzyć i tak dalej, a jak już idzie na żywo, to trzeba lecieć po prostu z tematem, się nie przejmować. I teraz też to można, takie nasze doświadczenie, jeżeli zaczniemy to robić, przełożyć na to, co czują inni ludzie, którzy przychodzą stanąć przed naszym obiektywem, że my jako fotografowie już tak się przyzwyczajamy do tego, że portretujemy te osoby, że już w zasadzie zapominamy, jak to jest z tą taką wstydliwością z perspektywy klienta, nie? I w tym momencie, jak już ty zaczynasz nad sobą pracować, nad tą swoją wstydliwością, to możesz też bardziej empatycznie spojrzeć na klientów, nie? Czy ty masz jakieś takie, powiedzmy, podejście do tego, że dopasowujesz na przykład miejscówkę do tego, jak ci się wydaje, że ci ludzie są tacy w rzeczywistości na przykład wstydliwi? Tak, staram się, ale jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś a propos tego właśnie przełamania się do nagrywania, czy do pozowania, czy do jakichś tam innych aktywności. Dla mnie myślę, że to jest najważniejsze takie oswojenie się po prostu z taką nową sytuacją, oswojenie się ze sobą, ze swoim głosem, z tym, jak wyglądasz, jak się nagrywasz, no bo jednak nie oglądamy siebie tak cały czas i nagle zobaczenie siebie mówisz, kurczę, tu mam krzywy nos, tu robię głupią minę, tu coś tam, coś tam, coś tam. Myślę, że każdy ma takie swoje gdzieś tam małe kompleksy, to jest duże słowo, ale jakieś tam rzeczy, które są dziwne, do których trzeba się przyzwyczaić. Także po pierwsze myślę, że właśnie to jest to oswojenie i właśnie przechodząc do tego, jak pomóc ludziom właśnie na zdjęciach, na sesji, też oswoić się z tym aparatem. Wiadomo, że my jako fotografowie, jeśli też robimy sobie zdjęcia, czy robimy zdjęcia innym, jesteśmy z tym oswojeni, bo robimy to już jakoś tam jakiś dłuższy czas. Ktoś przychodzi na sesję pierwszy raz i może się totalnie nie czuć, nie wiedzieć, co ma ze sobą zrobić, nie wiedzieć, jak się zachować. I uważam, że właśnie tu jest zadanie fotografa, żeby pomóc tej osobie przejść przez tą sesję właśnie tak płynnie i ze spokojem, tak żeby nawet ta osoba się nie zorientowała, że ta sesja już się dzieje. I właśnie też moje doświadczenie tego, że ja przeszłam gdzieś z tego, że się wstydziłam też robienia sobie zdjęć, stania gdzieś, nie wiem, na rynku, pośród wszystkich jakichś tam przechodniów i jakby tak bez jakiejś nieśmiałości robienia zdjęć, to właśnie sprawiło, że teraz mogę, tak jak powiedziałeś, z pewną dozą empatii spojrzeć na ludzi, na moich klientów i powiedzieć, słuchaj, wiem, co czujesz, ze spokojem, to jest po prostu poznańskie ze spokojem, uczulam tutaj słuchaczy, że to takie poznańska gwara wychodzi, wybaczcie, ale właśnie, żeby ci klienci ze spokojem przeszli przez tą sesję, żeby wiedzieli, że ta osoba po drugiej stronie aparatu to też jest człowiek, który też się wstydzi, też ma jakąś tam nieśmiałość, ale jednak prowadzi cię w tej sesji, dasz radę i wyjdzie pięknie. I ja też na pewno tak jak powiedziałeś, a propos wybierania miejscówek. Są takie pary czy rodziny, które chcą sesję w centrum miasta i totalnie się nie wstydzą tego, że ktoś przejdzie, że ktoś się patrzy i tak dalej. Są takie osoby, które chcą jednak spokoju. I wybieram też oczywiście jak najbardziej miejsca, bo jeśli ktoś jest nieśmiały, to nie wrzucę go gdzieś na rynek pośród ludzi, tylko raczej znajdziemy sobie ustronny jakiś fajny plener, więc staram się też dopasować i atmosferę sesji, i miejsce, i też rozmowę do tego, żeby właśnie tych ludzi oswoić z nową dla nich sytuacją. Tak naprawdę. A ty jakoś to weryfikujesz przed sesją? Rozmawiasz z nimi? Z tymi ludźmi się jakoś spotykasz? Bo rozumiem, że w przypadku ślubów, takich większych zleceń, no to wiadomo, że więcej czasu się poświęca, a ty też realizujesz takie sesje rodzinne, to też jakoś to sobie weryfikujesz? Nie wiem, rozmawiasz z nimi przez telefon, czy jakoś inaczej to się dzieje? Tak, zdarza się przez telefon, najczęściej w sumie to jest przez Instagrama lub przez maila, że załatwiamy sobie te tematy instagramowo, mailowo. Ja zawsze proszę o taką właśnie informację, na jakiej sesji, na jakim klimacie tym ludziom zależy. Czy to ma być bardziej coś takiego sielskiego, czy bardziej coś miejskiego, czy bardziej są tacy, że tak powiem, otwarci na jakieś szalone pomysły, czy chcą bardziej coś klasycznego. Zawsze też, a propos przygotowania do sesji, zawsze też doradzam właśnie, jak się ubrać. Proszę też na przykład jakiś feedback, co oni ewentualnie chcą ubrać, żebym też mogła właśnie doradzić. Jeśli na przykład robimy sesję w domu, to proszę o zdjęcia domu, żeby zobaczyć, jak w tym miejscu jest,
co możemy zrobić, co ewentualnie gdzieś tam musimy zmienić. Także tak, staram się z tymi ludźmi faktycznie dosyć sporo porozmawiać przed sesją, ale tak jak wspomniałeś, na pewno przy ślubach jest większe to pole do manewru, gdzieś tam spotkania. Przed sesjami raczej się nie spotykam, tylko ustalamy sobie takie sprawy gdzieś tam mailowo albo telefonicznie. Ale faktycznie staram się gdzieś to dopiąć przed sesją, tak żeby wiedzieć, na czym tym moim klientom zależy, żeby dostali taki plener i takie okoliczności, które wyrażą to, co im tam w duszy gra. No jest jeszcze jeden, powiedzmy, szczegół, który decyduje o tym, że też fotografowie nie często zapraszają ludzi w takie zatłoczone miejsce, jak nie wiem, rynek Starego Miasta, no bo po prostu ci ludzie, którzy tam się znajdują, no to też nie są ciekawym tłem do jakichś takich fotografii, które gdzieś miałyby ewentualnie pójść na ścianę czy coś w tym stylu. Dokładnie, ale to już zależy właśnie od rodzaju sesji, bo ja w sumie takie sesje rodzinne czy par dzielę właśnie na takie plenerowe, gdzieś tam właśnie zieleń, taka bardziej spokojna, sielska okolica, ale właśnie ostatnio zaczęłam robić też dużo sesji takich miejskich, zresztą nie tylko właśnie na Starym Rynku, czyli na takim miejscu, które powiedzmy jest takie ładne, oczywiste i fajne, tylko na przykład ostatnio robiłam sesję na Łazarzu, to dla tych słuchaczy, którzy nie są z Poznania, to jest dzielnica, która staje się taką powoli dzielnicą hipsterską, nazwijmy to gdzieś tam fajną, ale jest to taka dzielnica kamienic, gdzieś tam jakiegoś troszkę nie wszystkich dokończonych i też właśnie pojawiają się ludzie, którzy chcą robić takie zdjęcia w takich mniej oczywistych miejscach. Nie przeszkadza im, że gdzieś tam, nie wiem, jest niewyremontowany front kamienicy, że gdzieś tam są, nie wiem, pasy, samochody, znaki drogowe. Ja zresztą jestem teraz po swojej sesji ślubnej, którą też zrealizowałam właśnie w takiej formacie miejskim. Także faktycznie zależy, kto czego oczekuje, czego szuka. Niektórzy chcą czegoś bardziej klasycznego i szukają właśnie takiego ładnego pleneru, niektórzy szukają czegoś może nie ciekawszego, ale może trochę innego niż taki standardowy rodzinny plener, powiedzmy. Okej, to mówisz znaczy, takiej sesji poślubnej, tak? Tak, sesji poślubnej, bo my, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem, że ślub wzięliśmy za granicą, także a chcieliśmy też tutaj mieć trochę Poznania w tych naszych zdjęciach, bo my kochamy Poznań, dobrze się tutaj czujemy, także właśnie stanęło na taką sesję miejską i było bardzo fajnie. Ja jakby mam tutaj to doświadczenie, mam tą przewagę, powiedzmy, nad moimi klientami, że wiem, czego chcę i doskonale wiedziałam, że właśnie na takiej sesji gdzieś tam mi zależy. Spotkaliśmy się z taką moją też dobrą znajomą fotografką, która zrobiła dla nas super zdjęcia. Tak jak mówię, były może one troszkę mniej oczywiste niż czasami ludziom się marzą, jakieś właśnie jeziora i piękne drzewa. Nam zależało na betonie, na parku, na kamienicach i taką sesję faktycznie otrzymaliśmy, także czekam jeszcze na całe zdjęcia, na razie tylko był zwiastun, ale to było coś takiego, na czym nam zależało. Ale to też było na Łazarzu, czy w jakiejś innej dzielnicy? Tak, Łazarz, miłość do Łazarza forever. To ciekawe, bo ja też z Poznaniem jestem delikatnie związany, może bardziej przeszłość moja, więc Łazarz mi się zawsze tak kojarzył z taką no-go zone, powiedziałbym. Nieczęsto tam bywałem, może ze 3 razy. Potem faktycznie się to troszeczkę odmieniło. Rzeczywiście... Już jest trochę lepiej, ale zdarza się faktycznie, jak czasami wychodzę z psem gdzieś tam. Ja się wieczorami w ogóle nie wychodzę z psem, bo się boję tutaj łazarskiej ekipy czasami. Oczywiście z całym szacunkiem i pozdrowieniami dla Łazarza, ale faktycznie zdarzają się takie miejsca i takie gdzieś tam osobistości, których wolałabym nie spotkać po ciemku, ale Łazarz się faktycznie mocno otworzył i jakby... Jest to jakiś klimat, nie każdemu on faktycznie będzie odpowiadał, ale też miałam przyjemność zrealizować taką właśnie podobną sesję do tej naszej poślubnej jakiś tam czas temu, z taką bardzo fajną parą, która właśnie też chciała coś takiego bardziej miejskiego. Zaczęliśmy w ogóle od takiej lokalnej winiarni, także sesja zaczęła się od wina, więc już wiadomo, że już później klimat był ekstra. I faktycznie później jakby te zdjęcia, tak się śmialiśmy, że czy to jest w ogóle Poznań, czy to już jest jakiś Paryż może, że takie gdzieś te kamienice, gdzieś te drzwi, no naprawdę taki klimat się zrobił ciekawy, także jakby ktoś szukał Paryża w Polsce, to zapraszam do Poznania. Łazarz, zapraszam. Wypijemy wino. Śmiesznie to brzmi, to ja może po poznańsku powiem, że kiedyś niektóre dzielnice były takie penerskie bardziej i tutaj mówię głównie o Jeżycach, bo tam stacjonowałem, no ale faktycznie jest tak, że te polskie miasta się troszeczkę zmieniają i rzeczywiście robi się taki klimat i teraz nic dziwnego, że ludzie chcą się też fotografować w takich przestrzeniach, bo to rzeczywiście troszeczkę inaczej zaczyna wyglądać, ale to
też taki chyba powolny taki trend, bo w zasadzie można było powiedzieć, że ostatnie lata no to był taki rozkwit tych sesji naturalnych gdzieś w takich okolicznościach przyrody i ludzie tylko tego chcieli, ale być może przez to, że też takie zdjęcia miejskie się pojawiają coraz częściej w takiej przestrzeni internetowej, to ludzie też zaczynają dostrzegać taką potrzebę też się sfotografowania, nie? W takich, tak, takich rzeczach. Tak. Ty bardziej tak lifestyle'owo chyba do fotografii podchodzisz z tego, co zdążyłem zauważyć. Tak. Staram się, żeby te sesje nie były takie bardzo pozowane, że po prostu przychodzimy i ja mówię, dobra, poza numer jeden, poza numer dwa, poza numer trzy, dziękuję, do widzenia. Ja staram się tą sesję poprowadzić na zasadzie takiego spaceru, spotkania, rozmowy. Dla mnie też jest bardzo ważne właśnie znalezienie jakiegoś takiego kontaktu, złapanie kontaktu z tymi ludźmi, których fotografuję. Wiadomo, że to jest trudne i to nie jest takie w 100% możliwe, no bo spotykamy się na, nie wiem, półtorej godziny, gdzieś tam wiadomo, wymieniamy wiadomości, ale ciężko się na pewno jest poznać. Natomiast to jest dla mnie bardzo ważne, żeby jednak tworzyć te relacje, bo widzę, że wtedy, kiedy ja się otwieram, kiedy ja interesuję się tymi ludźmi, kiedy zadaję im pytania, prowadzę rozmowę, to oni też się otwierają, odpowiadają, są bardziej chętni do pozowania, uśmiechają się. Także to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałam jeszcze wrócić do czegoś, co powiedziałeś jakiś czas temu a propos tego, że poziom zdjęć fotografów bardzo się wyrównał i jest na bardzo wysokim poziomie i jak najbardziej się z tym zgadzam, ale chciałam jeszcze właśnie dodać, że ja tak tutaj już kolejny raz ten temat wraca, jestem świeżo po ślubie i też szukałam fotografki na swój ślub i przejrzałam, oczywiście myślałam, że to będzie dla mnie w ogóle strasznie trudne, mówię, kurczę, ja fotografka, teraz muszę wybrać, ocenić jeszcze innych pracę, gdzie mi się naprawdę dużo rzeczy podoba i tak naprawdę znalazłam osobę, która robi świetne zdjęcia i jestem jakby zachwycona jej pracami, ale rozbiło się tak naprawdę o jej osobowość, była tak fantastyczną osobą, jest tak fantastyczną osobą i wiedziałam, że my tak planowaliśmy taki trochę bardziej niestandardowy ślub plenerowy, gdzieś tam w małej takiej intymnym gronie i szukaliśmy osoby, która właśnie się tam wpasuje. I to właśnie Magda, nasza fotografka, właśnie idealnie ten klimat wyczuła. I na przykład ja też patrząc na tę jakby perspektywę, gdzie byłam klientką i szukałam osoby, która robi super zdjęcia, ale też jeszcze będzie jakby fajną osobą przy tym, to dało mi to też do myślenia, że dla mnie to jest właśnie ważne, że te zdjęcia to jest ogromnie ważna tutaj wartość, no bo to jest moja praca, ale też widzę, że ważne jest to, żeby być otwartym, wygadanym, żeby gdzieś tam potrafić kogoś zagadać, zachęcić do tych zdjęć. I to jest takie tutaj moje doświadczenie właśnie a propos jeszcze jak przeprowadzić sesję, jak lifestyle'owo właśnie tak powiedziałeś, jak to wygląda tak naprawdę. Fajna rada. Myślę, że to warto wiedzieć, że to jest taka karta przetargowa w dzisiejszych czasach. Też to, kim jesteśmy, czy pasujemy do danego towarzystwa, czy nie. Wiadomo, że nie w każde towarzystwo się wpasujemy i w zasadzie lepiej, jak te wybory są świadomie czynione po stronie klientów. To też jakby taki kolejny argument, który przemawia za tym, żeby jednak się nie bać pokazywać, bo główny taki lęk, jaki ludzie mają przed takim rozpoczęciem jakiejś takiej aktywności w różnych mediach, jest to, że jak tam mnie ludzie odbiorą. I to powiedzmy gdzieś padło z 30 odcinków temu, ale powtórzę, bo być może to jest dobra okoliczność, żeby to przypomnieć, że w zasadzie to trzeba wszystko rozpatrywać pod takim kątem, że nie ja jestem tutaj najważniejszy, że ludzie będą, nie wiem, pastwić się nad nami, oglądając jakieś tam nieudane stories czy coś innego, tylko po prostu jeżeli coś cię nie interesuje, to przechodzisz do innego, powiedzmy, rozdziału, czy do innej stories, czy wyłączasz jakiś film, kasujesz konto, czy usuwasz je jakby ze swoich obserwowanych, no bo ludzie nie mają teraz tak czasu, żeby poświęcać jakieś uwagi, powiedzmy, osobom, które są z ich perspektywy nieinteresujące, więc w ogóle się nawet tym nie przejmujmy, nie? Bo w zasadzie, tak, jeżeli... Zgadzam się, w 100%. Jeżeli są osoby takie, które jeszcze nigdy nie robiły stories, w co wątpię, przynajmniej każdy tutaj powinien chyba raz w życiu spróbować, domyślam się, że już to ma za sobą, ale nawet jeżeli byłyby takie osoby, no to kurczę, co was blokuje? Zacznijcie,
Nawet możecie. Nie przejmujcie się. Niezłe oznaczyć, żeby tutaj chociaż jedna osoba to obejrzała, czyli ja na przykład. I obiecuję, że będę łagodny w tej ocenie, no bo ja wiem, jak to jest. Bo to zawsze jest tak, że najtrudniej czy najgorzej wygląda ten pierwszy film. Ja pamiętam, że jak myślałem nad tym, czy zacząć YouTube'a, bo może, nie wiem, ktoś się będzie śmiał, może jakoś będę źle gadał, nie wiem, może się okaże, że mam krzywe zęby na przykład, bo nigdy się nie przyglądałem na przykład wcześniej. No ale to się wszystko zweryfikuje w czasie i myślę, że akurat w moim przypadku to mogę wam się zwierzyć i tobie, Aniu, że to była najlepsza decyzja, dlatego że ja zobaczyłem też moje braki w tym, jak ja się wysławiam i jak się zachowuję i tak dalej. I to był też taki fajny krok do tego, żeby się troszeczkę wziąć za siebie, żeby się podszkolić w tych takich dziedzinach, w których zauważam te braki. I to też potem fajnie skutkowało tym, że już podczas takiego kontaktu na żywo też nie popełniamy tych samych błędów, które być może były wcześniej niedostrzegalne, no bo bądźmy szczerzy, no kto stoi przed lustrem i gada do siebie, żeby zauważyć, czego mu tam brakuje? Dopiero jak się nagrasz i to sobie to później zobaczysz, zweryfikujesz. Jak wyglądasz, jak mówisz, jaki jest twój odbiór. Także tak, praktyka czyni mistrza, także myślę, że właśnie to co powiedziałeś, jak zaczynałeś jakiś czas temu, to nie wiedziałeś, co robisz. Teraz z perspektywy czasu patrzysz na to i mówisz, kurczę, tu jakieś może były błędy. No ale najważniejsze, żeby właśnie z tych błędów się uczyć, żeby iść do przodu. I tak jak właśnie powiedziałeś o tym, że czy ktoś tam nas ogląda i nie wiem, wyśmiewa się, czy nie wiem, jakieś hejterzy i tak dalej. Myślę, że nie. Ja tak sobie czasami w głowie powtarzam, że jakby chyba nie jestem aż tak ważna, żeby ktoś tu siedział i nie wiem, teraz rozkminiał, czy ja nie wiem, głupio spojrzałam, czy coś głupiego powiedziałam. Jakby tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że przynajmniej może jakiś, nie wiem, Kim Kardashian ma jakichś hejterów, którzy tam siedzą. Mam nadzieję, że na kontach fotograficznych takie osoby się nie pojawiają i faktycznie otaczamy się ludźmi, którzy interesują się tym, co robimy, a jeśli nie, no to idą dalej i trudno, ale myślę, że to nie powinno nas powstrzymywać przed tym, żeby właśnie publikować, pokazywać się, bo raczej nie sądzę, żeby ktoś, nie wiem, siedział i się z tego wyśmiewał, a nawet jeśli to robi, to jest tej osoby problem, a nie nasz, bo my wykonujemy swoją pracę i staramy się to zrobić jak najlepiej potrafimy. Jest jeszcze jedna zaleta, bo to z reguły tak jest, że jak coś zaczynasz robić, próbujesz przynajmniej, to część tej takiej społeczności, którą masz wokół siebie zgromadzoną, to jej zależy na tym, żebyś coś robiła dobrze i oni ci powiedzą na przykład, że tutaj ostrość nie taka, czy coś tam nie takie i to się człowiek uczy. Wystarczy tylko być troszeczkę bardziej otwartym na te różne rady i w szczególności to też działa dobrze na to, powiedzmy, jak to ty gdzieś tam przemawiasz, nie? Jak ktoś powie, na przykład jak ja mam takie uwagi, że za mało się uśmiecham, nie? No wiadomo, że mógłbym częściej, na przykład, bo tego wymaga współczesny świat, że o fajnie, tylko byśmy chcieli takich ludzi oglądać, no nie? Ale też w sumie to się tym aż tak mocno nie stresuje, bo wiem, że i tak dotrę do takich osób, którym powiedzmy ten margines takiej tolerancji wystarczy, żeby powiedzieć, no dobra, może i on jest taki ponury jak właściciel zakładu pogrzebowego, ale luz, przynajmniej coś tam gada, że można spoko posłuchać. Coś ciekawego powiedział. Dajmy mu szansę. No właśnie, więc, tak. Więc tutaj akurat tak, a masz jakieś takie właśnie przykłady, powiedzmy takiego słowa zwrotnego od ludzi, którzy cię śledzą? Coś tam, czegoś nauczyłaś się, możesz powiedzieć, od tej swojej społeczności w tej takiej przestrzeni czasu od początku do teraz? Okej. Na pewno moją największą fanką i słuchaczką i oglądaczką wszystkich moich storiów jest moja mama, która słucha wszystkiego i zawsze wszystko skomentuje i zawsze wszystko sobie zapisze i tak dalej. Więc mama zawsze jakiś feedback da. Zawsze też mówi, że za szybko mówię i zawsze jest, Aniu, fajne storiski, ale trochę za szybko mówisz. Także ja faktycznie, tak jak taka, wiecie, jadę do przodu. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje że tak powiem, obcych ludzi, na ten moment nie mogę sobie przypomnieć takiej konkretnej sytuacji. Raczej jest to pozytywny feedback. Wiadomo, że taki się najmilej otrzymuje, że ktoś mówi, o, ale super, ale fajny, ale miły głos. To się super otrzymuje i to jest na pewno bardzo budujące. Natomiast nie pamiętam, żeby ktoś tak napisał, że Ania mogłabyś zrobić to jednak gdzieś tam inaczej. Takiego nie było. Nie mówię, że jestem nieomylna, po prostu mi się coś takiego jeszcze nie zdarzyło. Może po prostu moi obserwujący stwierdzają, że dobra, już nie będę jej mówić, niech sobie tam robi, może sama do pewnych wniosków dojdzie. Więc nic takiego się nie zdarzyło. Ja też
rzadko na przykład pokazuję, nie wiem, jakieś takie zdjęcia, to chciałabym to robić, na przykład przed i po. Myślę, że może wtedy, gdybym pokazała takie zdjęcie przed obróbką i po obróbce, to może wtedy moi odbiorcy mogliby stwierdzić, u Ania, tu może, nie wiem, to zdjęcie zrobiłaś tak i tak, a może jakbyś ustawiła, nie wiem, zrobiła inne ustawienia, to może wyszłoby fajniejsze. Także może to byłby jakiś fajny pomysł, żeby jakiś feedback otrzymać. Natomiast na ten moment nie przypominam sobie takich sytuacji. Jest taka książka David Ogilvy o reklamie, to jest taki klasyk reklamy i on pisał właśnie o tym, że najbardziej przekonującą formą reklamy jest pokazanie właśnie takiego zestawu zdjęć, że przed i po na przykład użyciu jakiegoś tam produktu i teraz nie powiem ci konkretnie na przykładzie, ale jak powiedziałaś o tym, o tej obróbce, to rzeczywiście to może być przekonujące. I teraz być może spowodujemy to, że ludzie częściej będą to pokazywać. W zasadzie jest taka możliwość, bo na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę, dajmy na to, możliwości Instagrama, gdzie mamy te galerie przesuwane, no to też można na przykład dać jako początkowe zdjęcie to zdjęcie już końcowe, a później na przykład pokazać to, jak to zdjęcie wyglądało, ewentualnie na przykład pomyśleć nad takimi zestawami, że bierzesz na jakąś sesję telefon komórkowy, smartfon to się chyba nazywa teraz bardziej, i fotografujesz nim takie zdjęcie, powiedzmy, przykładowe i potem robisz zdjęcie z tym swoim, nie wiem, super lustrzanką czy też bez lusterkowcem i pokazujesz, zobaczcie, tutaj właśnie po to się bierze fotografa, bo z komórki to wygląda tak, a z aparatu po jakiejś tam obróbce tak. Ja też pracuję teraz nad taką serią gdzieś tam w szale pracy i ogarniania życia, mi to umknęło, ale faktycznie pracujemy z Jankiem, czyli moim mężem i Insta Husband, nad taką właśnie serią, gdzie pokazujemy, jak w brzydkim teoretycznie miejscu zrobić fajne zdjęcie. I właśnie też pisałam o tym jakiś czas temu na blogu, że nawet jeśli miejsce nie... mamy, nie wiem, fajne drzewko z kwiatkami i tak dalej, ale miejsce dookoła jest brzydkie, to jednak można tak to wykadrować, że będzie wyglądało super. I właśnie ja też czasami tak robię, że pokazuję zdjęcie gdzieś tam na telefonie, gdzie ono, wiadomo, nie ma takiego odbioru jak zdjęcie z aparatu, bo i obróbka, i inna przysłona i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ludzie też są zaskoczeni, że w tym miejscu, że wow, to miejsce w ogóle nie wygląda jakoś tak mega ciekawie, a jednak efekt końcowy może być naprawdę zaskakujący i fajny. Więc to też jest fajne, żeby uświadamiać ludzi, że no fotograf właśnie jest też po to, żeby nie tylko tam kliknął tym aparatem i zapisał, tylko żeby też miał tą wizję i to oko, żeby gdzieś tam fajne miejsca i momenty złapać. I to nam się wydaje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tej jakości aparatowej, że no nikt cię na to nie złapie, tak mówiąc kolokwialnie, ale zwróćcie też uwagę na to, że nie każdy jest tak dobrze, powiedzmy, wyedukowany fotograficznie. I teraz na przykład ja ostatnio dość mocno interesowałem się kanałem YouTube'owym Fotoformy i tam akurat Jacek, który zresztą Sopotnicki, który był też gościem podcastu, robi takie filmy i z Portugalii, gdzie mieszka, no i pokazywał takie ujęcia, że tam turyści robią zdjęcie telefonem komórkowym. No i stryknął tam kilka ujęć takich telefonem komórkowym, no i myślisz sobie, kurczę, no jaka padaczka, nie? Przecież to jest fotograf profesjonalny, ale ta jakość po prostu z komórki zestawiona z taką jakością plus kreatywność, powiedzmy, fotografa, która tam jest później wykazywana w kolejnych momentach filmu, pokazuje, że właśnie no jest ta różnica. I teraz mówię to po to, żeby też właśnie sobie może pomyśleć nad tym, bo to, że my mamy coraz lepsze te aparaty komórkowe, no to sprawia, że te zdjęcia też lepiej wyglądają, ale na potrzeby takiej akcji, powiedzmy, marketingowo-fotograficznej, można wziąć stary smartfon. Przecież macie w tych wszystkich szufladach stare iPhony, nie wiem, tam nie powiedziałbym, że z lat 90., ale ten z 10 lat wstecz, no to już wystarczy i po prostu nimi porobić zdjęcia na potrzeby takiej akcji i zestawiać te zdjęcia, bo im większy kontrast między tymi fotografiami z telefonu, a tymi z aparatu, tym bardziej to jest przekonująca taka akcja, nie? Więc warto może właśnie pomyśleć nad taką strategią akurat. Natomiast ja też przygotowałam, nie wiem, czy dotarłeś do tego posta na blogu, odnośnie, chyba tytuł był taki, że sprzęt to nie wszystko, czy coś takiego, tak, bo na pewno czytałem, no. Wielu fotografom
nie wiem, kilka razy w tygodniu, albo zależy od popularności, może nawet codziennie, zdarzają się pytania, a czym zrobiłaś, czy zrobiłaś to zdjęcie? I wiadomo, że każdy chce wiedzieć, chce dokładną markę aparatu, chce dokładny obiektyw i wtedy jakby spodziewa się, że kupując ten sprzęt za na pewno jakieś dosyć duże pieniądze, uzyska właśnie taki efekt. A to nie zawsze się sprawdza i myślę, że może to troszkę inaczej odbieram a propos właśnie tych zdjęć robionych telefonem komórkowym, że wiadomo, że telefonem komórkowym, smartfonem i tak dalej, czy jakimś tam gorszym jakościowo aparatem, nie uzyskamy takich efektów jak nie wiem, pełną klatką i najlepszym obiektywem. Natomiast myślę, że mimo wszystko najważniejsze jest to oko i ta wizja, która pozwala Ci dostrzec pewne momenty i wiedzieć, ten moment chcę uchwycić. Ale też jakby właśnie wizja i oko na to, żeby jeśli robisz fotografię ludzi, to żeby uchwycić emocje tych ludzi i żeby dostrzec to, co oni jakby między sobą mają. Także ja mimo wszystko uważam, oczywiście fotografuję na moim zdaniem najlepszym dla mnie sprzęcie, ale jeśli ktoś mnie pyta, Ania, jaki tam masz obiektyw, coś tam oczywiście odpowiadam, bo nie chowam się z tym, ale mówię, że jakby ze spokojem działaj z tym, co masz, szukaj raczej wizji, raczej oka, raczej otwórz się na ludzi, poznaj ich, staraj się do nich dotrzeć, a sprzęt jakby to jest już tylko taki, no jakiś, może nie jest najważniejszy, znaczy jest najważniejszy, żeby jakość była jak najlepsza, bo o to nam chodzi, ale jednak to myślę, że fotograf i relacja z tą drugą osobą to jest gdzieś tam duża wartość tej fotografii w ogóle. Chociażby można było przywołać niedawny podcast, w którym Krzysiek Krawczyk, Krzysztof K. Memories opowiadał, jak tam zaczynał na Pentaxie i tam powiedzmy chyba kilka lat fotografował nim, po prostu stając praktycznie na głowie, żeby to wszystko jakoś tam połączyć z systemem błyskania, bo to głównie o to tam chodziło. Albo na przykład, jeżeli ktoś nie słuchał, to taka rozmowa z Joanną Kustrą w podcaście, w której Asia opowiedziała o takiej historii, już nie pamiętam teraz dokładnie, czy sprzedała obiektyw, czy aparat, czy cały zestaw wręcz komuś i ktoś był zdziwiony, że no nie robi takich zdjęć jak ona. I to pokazuje. Chciałoby się tak kupić i od razu mieć ten cały spektrum umiejętności i wszystkiego. No, ja też pamiętam, tak, a propos właśnie też sprzętu, że ja bardzo długo jakby też pytałeś mnie o to przed rozpoczęciem naszej tutaj rozmowy, że co było takim momentem przełomowym gdzieś tam w mojej fotografii i faktycznie, no tutaj może zaprzeczam sama sobie, że sprzęt nie jest najważniejszy, ale faktycznie było to kupno aparatu pełnoklatkowego. Ale ja przed tym bardzo długo robiłam zdjęcia aparatami, no, które były gorszej jakości i też bardzo długo i zresztą nadal robię głównie zdjęcia obiektywami stałoogniskowymi, czyli stałkami, czyli gdzieś tam muszę zawsze się nachodzić, wymyślać i tak dalej. I zawsze też doradzam właśnie, jeśli ktoś mnie pyta, jaki tam aparat czy obiektyw na początek, to mówię, aparat to tam weź jaki chcesz, a obiektyw koniecznie stałkę, bo czasami widzę, że jak ludzie na sam początek biorą sobie aparat z zoomem, to już trochę się robią leniwi w tym wszystkim, więc ja faktycznie te stałki gdzieś tam polecam. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja też, wiadomo, jak każdy zaczynałam na dużo gorszym sprzęcie niż pracuję teraz i cieszę się, że ten sprzęt, taki, który mam teraz, kupiłam faktycznie w odpowiednim momencie, bo czułam już, to jest, gdyby ktoś pytał właśnie, że kiedy przejść z jakiegoś tam gorszego aparatu na lepszy, to powiem, że wtedy, kiedy wyczujesz, że jakby ten aparat już spełnił wszystkie Twoje możliwości, że na nim się już dalej nie rozwijasz. Jeśli czujesz, że Ty możesz iść dalej i powstrzymuje Cię aparat, wtedy kup nowy sprzęt. Ale nie kupuj na siłę sobie jakiegoś tam nie wiadomo jak drugiego sprzętu, bo tak jak powiedziałeś, to, że kupisz od kogoś, nawet nie wiem, fotografa, super, dobry sprzęt, obiektyw, to nie sprawi, że te zdjęcia będziesz robić takie jak ta osoba. Także to trzeba się nad sobą popracować, nad swoim warsztatem, okiem, wizją i tak dalej. A sprzęt pomoże nam, ale nie jest najważniejszy. Po prostu sprzęt plus umiejętności to jest recepta na sukces. A ty masz obiektyw 35 mm, to jest twój taki tak, ulubiona Sigma, ogniskowa? Sigma Art. Tak, to jest mój ukochany, ja mogę nim po prostu wszystko zrobić. Tak. Dlaczego akurat ten? Wiesz co, nie wiem, trafiłam na niego dawno, dawno temu i jakoś tak ze mną został. Uważam, że jest taki najbardziej plastyczny, to światło na nim jest niesamowite, ta przysłona 1.4 robi po prostu jak dla mnie magię. Wiem, że teraz jest, ja nie jestem bardzo taka sprzętowa, nie interesuję się aż tak bardzo sprzętem, po prostu jakby to jest moje narzędzie do wykonywania pracy, nie jestem taką gadżeciarą, może też tak to nazwać, ale widziałam, że teraz była Sigma, jest nowa Sigma 1.2 chyba przysłony, czy nawet może trochę mniej, także troszkę sobie tak na nią patrzę, że może to by był też fajny krok
do takiej fotografii, jaką ja robię. Natomiast faktycznie ta Sigma mi naprawdę bardzo pasuje i często też właśnie dostaję pytania, jaki obiektyw został użyty do wykonania tego zdjęcia i często ludzie o to właśnie pytają. Także na tym się fotografuję super, wszystkim polecam. To być może cię wyleczę i powiem, że przejście z 1.4 na 1.2 no to bardziej taki zabieg marketingowy, chociaż pewnie też zależy od tego, jak ten obiektyw akurat będzie tam zbudowany, natomiast pełna działka to by był skok z 1.4 na 1, nie? To taki obiektyw... Marzenie. Chyba najjaśniejszy obiektyw, jaki był zbudowany, no to Carl Zeiss robił kiedyś takie obiektywy 0.7, nie? To już jest w ogóle taka przesłona, która by pozwoliła... To chyba moje marzenie. No, nie wiem, czy wiesz, czy by tutaj jakiegoś mieszkania pod zastaw nie trzeba było dać, żeby taki obiektyw... Bo to są bardzo rzadkie szkła i też w dodatku manualne, chociaż teraz przy tych wszystkich możliwościach technicznych to nie jest żaden problem, bo wystarczy sobie włączyć podgląd tam, jak się rozkłada ostrość i zresztą jest cały ten trend na fotografię taką, powiedzmy, czynioną obiektywami bez autofokusa, co pewnie jeszcze parę lat temu by się ludziom w głowach nie mieściło, że w tym kierunku to wszystko pójdzie. Ty wiem, że chciałaś być kiedyś Martyną Wojciechowską, tak przeczytałem gdzieś w internecie. I co cię tak jakby przekonało do tego, że jednak pójść bardziej w stronę fotografii niż łączenia tego wszystkiego z tekstem? Czy po prostu sytuacja zastana, czy to był plan u ciebie? Myślę, że jakiś proces znów przejścia właśnie od tych podróży, które 10 lat temu, już jak miałam 15 lat, czyli w sumie jeszcze nie byłam taką bardzo rozwiniętą, dorosłą osobą, tylko raczej nastolatką, wtedy wydawało mi się, że podróże to jest coś, co ja chcę robić, że ja będę podróżować po świecie, zwiedzać i w ogóle w domu nie będę, tylko po prostu będę wszędzie na świecie. Teraz mi się to też odmieniło, więc tu gdzieś na pewno nastąpiła ta zmiana, że jednak się okazało, że ja kocham podróżować, ale też kocham być w domu i jednak jestem troszkę domatorką, więc tutaj już Martyna Wojciechowska, niestety musiałam się z nią pożegnać. Natomiast też myślę, że przyczyniło się to ten proces zmiany też we mnie, czyli od tej nieśmiałej gdzieś tam może tej introwertycznej w cudzysłowie dziewczyny do kogoś, kto jest bardziej otwarty, kto lubi spędzać czas z ludźmi, kto lubi nawiązywać te relacje. I myślę, że te dwa procesy, czyli to, że odkryłam, że jednak jestem domatorką, ale jednocześnie nie wstydzę się ludzi i lubię z nimi pracować, sprawiło, że właśnie skierowałam się gdzieś w stronę fotografii ludzi, reportaży, sesji lifestyle'owych. I dlatego już Martyną Wojciechowską chyba nie zostanę, ale może jakąś inną osobę sobie znajdę, którą mogę się tutaj kierować. A w fotografii masz kogoś takiego, na kogo patrzysz? Czy starasz się inspirować czymś innym na przykład? Jak napisałeś do mnie tam, chyba to pierwsze z pytań było, że kogo uważasz, jak mówisz słowo sukces, to kogo jakby tutaj gdzieś widzisz. I faktycznie ja widzę bardzo dużo osób. Nie mam takiej jednej osoby, takiej jeszcze mówię, właśnie jak Martyna Wojciechowska, to było moje takie guru podróżnicze gdzieś tam. Tak nie mam teraz w tym momencie takiej jednej osoby, którą chciałabym, nie wiem, być w cudzysłowie. Natomiast obserwuję bardzo dużo kont fotograficznych, chociaż i tak zmniejszam tą ilość, bo mam takie poczucie, że mimo wszystko, jeśli obserwuje się te konta, to później jakby też może dąży się do takich tam podobnych kadrów, a ja jednak, tak jak myślę, każdy chce szukać swojej drogi i chce gdzieś tam szukać chociaż minimalnej oryginalności, także staram się jednak ograniczać te konta fotograficzne, mimo że też bardzo dużo mam znajomych fotografek, które lubię i które obserwuję, ale tak jak mówię, szukanie takiego guru jednej osoby to raczej nie jest dla mnie. Nie mam też jakiejś takiej osoby, nie wiem, historycznej, jakiejś takiej, nie wiem, Ani Lebowitz czy ktoś taki pierwszy wchodzi do głowy. Też faktycznie nigdy się taką fotografią gdzieś tam historycznie nie interesowałam. Ja faktycznie jestem bardzo mocno taka praktyczna w tej fotografii. Tak jak powiedziałam, nie mówię, że to jest coś złego, ale nie jestem gadżeciarą, ten sprzęt mnie totalnie jakoś tam nie jara. Po prostu jest moim narzędziem pracy. Tak samo historycznie nigdy się nie interesowałam, nie wiem, historią fotografii, nie studiowałam też fotografii. Także ja po prostu, dla mnie fotografia to jest to spotkanie z człowiekiem, poznanie go, emocje i uchwycenie wspomnień. Na tym się gdzieś tam skupiam. Okej, czyli bardziej tak intuicyjnie podchodzisz do tego. Tak. Tutaj intuicja u mnie gra bardzo dużą rolę i z tego jestem też bardzo zadowolona. A jeszcze na moment wrócę, bo mówisz, że tam od
followujesz, kurczę, nawet tak nie mogę wymówić tego słowa. Odobserwowujesz, może tak, będzie obserwowujesz, łatwiej. Obserwowujesz, ale chociaż to też jest taki po prostu zakręt językowy, że szkoda w ogóle gadać, ale ten współczesny polski, zresztą chyba wszystkie języki ja jestem wiesz, wykształcenia filolożką, także no po prostu dla mnie język to też a jest tak, tutaj. A tak, widziałem, że tak. Właśnie filologię szwedzką studiujesz na UAM-ie. Tak, studiowałam, już skończyłam. Te studia też były totalnie czymś niezwiązanym z fotografią, ale dały mi w tym wszystkim przestrzeń, żeby znaleźć czas na, to może to jest trochę dziwne, że na studiach gdzieś tam nie siedziałam w książkach, tylko robiłam zdjęcia, ale faktycznie to gdzieś dało mi przestrzeń, żeby tą fotografię rozwinąć, także mimo, że ze szwedzkim nie mam zbyt wiele wspólnego, to takie faktycznie mam wykształcenie, ale jestem filolożką, także język jest dla mnie też właśnie odobserwować i followować, to wszystkie są takie smaczki językowe, które ja bardzo lubię. No ja właśnie ostatnio byłem na takim etapie przez 2 miesiące bodajże z okładem szukania busa rodzinnego, bo wiesz, przy dużej rodzinie to jednak trzeba troszeczkę rozmiar samochodu zwiększać, a poza tym też złapałem taką zajawkę właśnie na różnego rodzaju takie old school'e, takie starsze jakieś takie samochody, które miały moim zdaniem fajniejsze rozwiązanie, na przykład jakieś łóżko czy coś takiego, bo po rozłożeniu w całym samochodzie się robiło łóżko i to jest super, dzieciaki się mega cieszą. I więc różne takie recenzje tych aut oglądałem i oczywiście biorąc to pod uwagę, że to były też niemieckie produkcje, więc też i niemiecki YouTube troszeczkę zwiedziłem i też zauważyłem, że właśnie dużo tych takich, a nie wiem, czy to się nazywa amerykanizmów, w każdym razie tych słówek w niemieckim się już pojawiło, więc pomyślałem sobie, że już o tempora, o mores, że po prostu już wszędzie po prostu ten język się tak zmienia i robi się taki internetowo angielski. W każdym razie... Dostosowuje się po prostu chyba do nas ten język. W każdym razie dbajmy też o ten nasz polski, ja obiecuję, że też nad tym się pochylę. Natomiast taki wątek, żeby nam nie uciekł, bo powiedziałaś, że odobserwowujesz swoich tam jakichś fotografów, ale też jest też takie niebezpieczeństwo, bo jak się ma takich nawet i internetowych znajomych fotografów, to jest też tak, że w dobrym tonie jest obserwowanie tych wszystkich kont. No i teraz, jeżeli ktoś kogoś usunie ze znajomych albo nie przestanie obserwować, jak to się dzieje na Instagramie, no to już jest taka potwarz. I ja przechodziłem przez takie różnego rodzaju właśnie perypetie, że mi zarzucono, że kogoś wyrzuciłem ze znajomych, a to się okazało, że na przykład skasowałem konto na Facebooku, nie? Swego czasu i też pamiętam, że to były jakieś takie dramy. I teraz takie pytanie, no jeżeli ty chcesz mniej ludzi obserwować, no to czy też bierzesz to pod uwagę, że to jest takie trochę ryzykowne podejście do tematu? Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obraził, że go odobserwowałam. Myślę, że to raczej byli ludzie, którzy też nie wiedzieli o moim istnieniu, więc to raczej to były tego typu osoby, gdzieś tam większe konta, które obserwowałam wcześniej. Także myślę, że to się nikt nie obraził. Faktycznie, jeśli są to znajomi czy przyjaciele, to obserwuję i no co zrobić? Trzeba obserwować, nie można odobserwować, bo nie tak już będzie opcji. Drama. Tak, ale też... Co jest właśnie ciekawe w sumie, bo z tego co kojarzę, to ty tak na profilu Niezłe Aparaty nie obserwujesz nikogo, czy może jedną osobę, jak masz podejście do obserwowania tym profilem? Tak, tak. No nie, bo powiem ci, że to nie obserwowałem bardzo długi czas. Mhm. Teraz jakoś zaobserwowałem jeden profil fotoformy, dlatego że będę myślałam, tam prowadził... że swój własny, prywatny. Nie. To akurat taki interesowny to nie jestem, tylko po prostu chodziło mi o to, że ogłosiłem, że będę na fotoformie, na ich profilu instagramowym prowadził taką audycję Fleszem po oczach i uznałem, że warto by było na przykład dodać właśnie ten profil, żeby jakoś też kierować troszeczkę ludzi do tamtego profilu ze względu właśnie na jakąś tam moją dodatkową aktywność, ale nie, właśnie bo jeżeli chodzi o obserwowanie, to faktycznie jest tak, że mam taki też profil Jacek Siwko, taki bardziej no fotograficzny, ale już tam bardzo zaniedbany, kilka lat nie postowałem tam nic i tam też nie obserwowałem, dlatego że po prostu, nie wiem, jakby to powiedzieć, żeby zabrzmiało elegancko, ale nie mam czasu. O, w ten sposób. Czuję, że jakbym zaczął obserwować ludzi i śledzić, to wtedy już w ogóle chyba bym nie wyszedł z tego internetu.
I tak jak no właśnie, dlatego też trzeba dobierać sobie tych obserwujących, żeby właśnie nie było tej konsumpcji takiej, może nie głupiej, ale jednak siedzenia i scrollowania i tracenia czasu gdzieś tam w internecie, więc tak. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi od obserwowania. No możliwe, że tam ludzie mają jakiś żal, że ja ich tam nie obserwuję czy coś, ale to po prostu to nie jest tak, że ja nikogo nie lubię, czy też siebie uważam za jakiegoś najważniejszego, że po prostu tylko ja i się obserwuję, nie wiem, tam z kimś tam, nie? To w ogóle tak nie jest i nie wiem, czy to też już nagrywaliśmy, czy to wcześniej było powiedziane, że po prostu też trzeba sobie oddzielić tę taką obecność w internecie tej konsumpcji od tego tworzenia. I jeżeli postawimy ten akcent na tworzenie, to faktycznie to nie będzie tak, że w tym internecie tkwimy zawsze i przez cały dzień, bo tak się po prostu nie da. Trzeba mieć czas na czytanie książek, bo też umówmy się, jeżeli ktoś tylko i wyłącznie konsumuje w internecie, nie ma czasu na taką jakąś pogłębioną refleksję, to po jakimś czasie zobaczy, że jego przekaz nie jest interesujący. To nic nowego nie wnosi. Nawet taki YouTuber, który ma 120 milionów obserwujących, on mówi, że jeżeli ty tylko i wyłącznie zajmujesz się, powiedzmy, nagrywaniem filmików, to jesteś po prostu nudny, bo trzeba mieć czas właśnie na jakiś taki rozwój, poczytanie klasyki, literatury, żeby coś w tym mózgu było, co jest się w stanie przekazać, nie, komuś. Tak, no. Górnolotnie mówiąc, to trzeba tak trochę szukać inspiracji chyba, nie? Że właśnie nie tylko oglądać właśnie, dlatego ja mówię, że nie obserwuję aż tak dużo takich kont typowo fotograficznych, bo staram się szukać tej inspiracji gdzieś indziej właśnie, tak jak mówisz, nie wiem, w literaturze czy w jakichś tam innych mediach, ale faktycznie obserwowanie i tylko konsumowanie tych treści, no to czasami myślę, że też każdy, jak obserwuje czasami na Instagramie, się gdzieś tam za długo zagubi, to ma takie poczucie, że o Jezu, tu wszyscy robią takie super zdjęcia i wszyscy mają tyle zleceń, a ja to nic nie robię, więc tego też, na to też trzeba na pewno uważać, bo to też jest gdzieś tam błędne koło z takich social mediowych rzeczywistości, ale jeszcze właśnie a propos tego obserwowania innych kont, to bo my mamy dwa konta, mówię my, bo też właśnie z Jankiem, moim mężem, prowadzimy konto Dobre Emocje, które właśnie skupia się tylko i wyłącznie na filmie i fotografii ślubnej i tam faktycznie przez długi czas nie obserwowaliśmy chyba nikogo i teraz tak powoli zaczynam obserwować takich ludzi, których faktycznie znamy, gdzieś tam wykonawców po prostu weselnych, czy DJ-ów, czy jakichś innych filmowców, także gdzieś tam się zaznajamiamy, także nasze grono obserwujących jest, nie wiem, może ogranicza się do 10 osób, także ja też się właśnie trochę tego obawiam, że ktoś się gdzieś tam obrazi czy coś, ale faktycznie myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, żeby totalnie oddzielić życie w internecie od tego życia w prawdziwym świecie, bo to jednak są totalnie dwie różne sfery i to myślę, że też jest bardzo, bardzo ważne, ten balans pomiędzy tymi dwoma sferami. Takie dwa wątki, mam nadzieję, że żaden nam nie ucieknie, bo tak, po pierwsze to jest dużo pułapek w necie, czyli jak nam się wydaje, że z kimś tam mamy relację, bo napisaliśmy na Messengerze, wymieniliśmy tam uśmieszki, no to jest wszystko załatwione, nie? Czyli daje się nam taką łudę tego, że w zasadzie no, jesteśmy z czyimś tam życiem bliskiej osoby, tutaj mam na myśli, na bieżąco. A to tak nie działa, bo kiedyś ja już się robię stary, może nawet już gruby i narzekam, ale to było tak jeszcze z 10 lat temu, że ludzie się po prostu odwiedzali, czy się spotykali i tam się dowiadywali różnych rzeczy o życiu tej bliskiej osoby, a teraz mamy takie poczucie, że no ja w zasadzie z bratem, no to mam świetny kontakt, nie, bo on mi ostatnio mema wysłał, a ja jemu dwa i jest super po prostu, jesteśmy najlepszymi braćmi teraz na świecie. A drugi wątek, bo tu może nie chciałbym, żebyśmy to rozwijali, bo właśnie wyjdę na takiego, co tylko jest takim narzekaczem, to ten wątek, którym powiedziałeś, że działasz z mężem, to jest no, w sumie ciekawa perspektywa, bo to już chyba wcześniej wam się zaczęło taka współpraca zawodowa. Jesteśmy 11 lat razem, także tak, 11 lat razem to wiesz, to już dużo, dużo różnych rzeczy razem działaliśmy i robiliśmy, ale faktycznie zaczęło się
tak nawiązując do tego Insta Husband, że Janek był moim takim właśnie, wiecie, tylko fotografem, który robił mi jakieś tam zdjęcia, które ja jego prosiłam. Później faktycznie przeszło do tego, że Janek wkręcił się w film ślubny i teraz faktycznie pracujemy razem. Już nawet od chyba zeszłego tygodnia Janek jest też już bez żadnego etatu, ja też zajmuję się tylko fotografią, także faktycznie pracujemy razem. Nie jest to łatwe, chociaż wydaje mi się, że dużo jest takich par czy małżeństw, które właśnie w tej branży są razem, czy właśnie robią, jedna osoba robi zdjęcia, druga film, czy razem robią na przykład zdjęcia. Jest to bardzo fajne, myślę sobie, nam to gra, ale spodziewam się, że nie dla każdego może być to dobre rozwiązanie, a tym bardziej właśnie podzielenie się obowiązkami, bo tu też wspomniałeś o tym właśnie Instagramie, to faktycznie jest tak, że ja prowadzę mojego Instagrama Ofierzynka, natomiast Jan jest tutaj odpowiedzialny za dobre emocje, także gdzieś podzielenie się tymi obowiązkami, znalezienie jakiegoś tam takiego, wiecie, rutyny i nie wiem, jak w pracy, no to jest po prostu praca, wiadomo, że to brzmi fajnie, że jesteśmy w domu i sobie zdjęcia robimy, ale to jest praca, którą trzeba się jakoś podzielić, do którą trzeba zadbać po prostu, więc to nie dla każdego może być łatwe, ale ja polecam, praca z mężem jest super. To też daje taki luz życiowy, jak powiedzmy zajmujesz się taką działalnością, no nieoczywistą, takim wolnym zawodem i zajmują się nim dwie osoby, a nie jest tak, że ta druga osoba jest z zupełnie innego świata, to też można dostosować po prostu nawet ten styl życia, to daje troszeczkę więcej swobody. Nie wiem, jak to jest w takiej dłuższej perspektywie, bo akurat mam takie doświadczenie, że my z moją żoną współpracowaliśmy przez dłuższy czas, ale już jak się nam pojawiły dzieci, to jednak powoli rozdzielaliśmy te ścieżki i być może to po prostu zależy od sytuacji, no ale w takim momencie, że na przykład nie masz jeszcze dzieci, to jest fajna przygoda życiowa. Tak, życzę każdemu, tak, żeby mógł to przynajmniej przez jakiś czas w ten sposób pożyć. Tak, to też jest bardzo fajne to, co powiedziałeś, że właśnie łatwo dopasować sobie ten, nie wiem, rytm dnia na przykład, no bo jeśli ja jestem piątek, sobota na reportażach, no to tak, na przykład Janek by pracował od poniedziałku do piątku, no to nie mielibyśmy, znaczy wiadomo, nie spędzamy czasu razem na reportażach, bo jesteśmy w pracy, ale jednak fajnie, że w ten piątek czy sobotę jesteśmy razem w pracy, natomiast później, nie wiem, poniedziałek czy wtorek możemy zrobić sobie wolny i spędzić wspólnie ten dzień. Także to na pewno bardzo pomaga, dlatego też mówię, polecam, jak ktoś tak chce pracować, polecam wkręcić w to swojego partnera czy partnerkę, bo jest fajnie. Ale tak jak mówisz, to zależy od sytuacji, od ludzi i od tego, co każdemu odpowiada. No to jest też kwestia takich priorytetów życiowych, bo każdy może mieć zupełnie inne podejście. Jednym się marzy jakiś wielki dom, powiedzmy w dzielnicy sypialnianej, wielkiej aglomeracji, a innym wystarczy na przykład mieszkanie wynajmowane gdzieś w centrum, nie? Na przykład. O, i są różne podejścia, więc tutaj akurat nie będziemy może rozsądzać. Każdy niech sobie tam po swojemu decyduje, co mu tam bardziej pasuje. Natomiast dokładnie, warto też zwrócić też uwagę na pewien taki może aspekt, nie wiem, taki życiowy, że po pierwsze młodość to jest tylko okres w życiu a też jeszcze liczy się taka perspektywa, powiedzmy, tego, ile to życie będzie też trwało, no nie? Czyli jeżeli na przykład możemy stworzyć takie sobie warunki, żeby w taki, powiedzmy, szalony dosyć, ale cechujący też młodość w styl, przeżyć w tym stylu, powiedzmy, te 10 lat, no to kurczę, to jest coś, czego się potem nie żałuję, mając 90 lat. Nie mam jeszcze 90, ale mam nadzieję, że nie będę żałować tak, za te kilkadziesiąt. Że jak właśnie się cofnę, powiedzmy, perspektywicznie do tego czasu, kiedy rzeczywiście tam pracowaliśmy nad tymi ślubami i się jeździło i tak w sumie szalone przygody, czasami nawet, powiedzmy, dwa zlecenia pod rząd czy coś, to wiadomo, to są pewne poświęcenia i tak dalej. Te nagrody w postaci takiej czysto materialnej, one być może nie są takie aż, powiedzmy, przekonujące, żeby ktoś powiedział, dobra, rezygnuję ze swojej super świetnie płatnej roboty w korpo na rzecz właśnie takiego życia, trochę cygańskiego stylu, ale powiedzmy, trzeba to lubić. Nie wszystko też się da zmierzyć tak czysto materialnie, nie? Co myślę, że przykład ostatnich lat pokazał, że jednak w sytuacji, w której gdzieś tam pewne aspekty życia są zamykane, nie pozwala się nam pewnych rzeczy robić i tego nie przejdziemy,
to zaczynasz doceniać takie też inne aspekty, nie? Takiej codzienności, tak, relacji z bliskimi, tego, że możesz z nimi przebywać, to jest też właśnie całkowicie odświeżające umysł. Tak, ja myślę, że tak jak powiedziałeś, wiadomo, każdy ma swój pomysł na życie i pracę i dla każdego coś dobrego, natomiast dla mnie właśnie ta praca na własnych zasadach, mimo wszystko, wiadomo, pracujemy z innymi ludźmi, także to nie jest tak, że jesteśmy samotną wyspą i robimy sobie zdjęcia i nikomu nie musimy się z tego tłumaczyć, wiadomo, pracujemy też dla kogoś, ale dla mnie ta wolność jakby bycia w domu, możliwość zaplanowania czasu tak, jak mi to pasuje, a nie gdzieś tam chodzenia od którejś do którejś godziny do pracy. Dla mnie to jest nie do przecenienia, jak powiedziałeś, materialnie też. To nie chodzi tylko gdzieś tam o pieniądze, tylko właśnie wolność, swobodę tego tworzenia, też jakby taką tą kreatywność. To dla mnie w pracy fotografa jest fantastyczne i tego bym nie zamieniła właśnie nawet za większe pieniądze do jakiegoś korpo czy innej jakiejś pracy. To zostaje, na razie zostaje tutaj. Fajnie napisałeś, że takie jest słynne powiedzenie, że jeśli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz jednego dnia w swoim życiu, a ty napisałeś, że wręcz przeciwnie, że się napracujesz wtedy jeszcze więcej. To jest też taka rzecz, którą sobie trzeba uświadomić, że właśnie tak jest, ale to też daje zupełnie innego rodzaju taką satysfakcję. Tak, bo właśnie tak jak tam też rozmawialiśmy, że komuś się może wydawać, że to jest takie super, bo robię zdjęcia i jestem sobie w domu i sobie robię co, kiedy chcę, że to życie tak fajnie wygląda, bo też to, co na Instagramie się pokazuje, to wiadomo, wygląda zawsze super. Natomiast z mojej perspektywy to też są jakieś tam stresy, bo coś trzeba załatwić, bo jakieś formalności się nie zgadzają, bo trzeba jakieś przelewy do urzędu skarbowego wykonać, które zawsze są stresujące, myślę, dla każdego. Także to są wszystko takie rzeczy, które sprawiają, że wiadomo, ta praca jest fantastyczna i ten, ale jednak pracuje się każdego dnia. To nie jest tak, że jeśli coś kochasz, to nie pracujesz każdego dnia, tylko pracujesz i myślę, że jeszcze ciężej, bo chcesz o to zadbać, bo zależy ci na tym i czasami pracujesz do 22, żeby komuś jeszcze galerię ze zdjęciami wysłać, żeby, nie wiem, później mieć chwilę wolnego w niedzielę na przykład. Także to jest taka moja perspektywa, że to jest jednak praca, którą trzeba wykonać i można ją kochać, ale no to jest cały czas praca, więc trzeba pracować. Czego ci nie przeskoczy. Przelewy tak, do urzędu skarbowego. Zawsze bolą. Ja bym powiedział właśnie, że to jest bardziej bolące niż stresujące, bo co w tym stresującego, ale... Tak, ale jakoś tak zawsze. Ja to w ogóle mam takie podejście, więc zawsze się stresuję takimi rzeczami. No ja też nie jestem jakimś tam typem takiego skrupulanta i akurat przeglądałem sobie skrzynkę mailową, która u mnie tragicznie wygląda, bo czasami właśnie jak coś nie ogarnę parę dni, no to już jest ciężko i taka sprawa, że właśnie te maile od księgowego zawsze, a dobra, to jutro i patrzę, że tam jest jeden taki nieotwarty e-mail i oczywiście się okazało, że już 4 dni po jakimś tam terminie jakiegoś tam podatku. No ale ja znam realia, wiem, że mieszkamy w Polsce, nie mieszkamy w Niemczech, że to zaraz tutaj by przyszło jakieś tam dwóch smutnych panów, tylko w Polsce jest bardziej tak trochę po włosku, wiesz, takie podejście luźne, tam się spóźnisz, tu się spóźnisz, tam jeszcze cię nie zabiją, więc w miarę tam spoko. No natomiast trzeba się z tym też pilnować i to, że jesteśmy artystami, tak przynajmniej nam się wydaje, to też nie może powodować tego, że mamy też takie ultra luźne podejście do tych spraw jednak firmowych, tak, bo to boli, że musisz się i takimi sprawami zajmować. Już lepiej się marketingiem zajmować niż tymi tak, finansowymi, czy też takimi organizacyjnymi, no ale... Ale to jest to spektrum też umiejętności, o których mówiłeś właśnie, nie? Gdzie marketing, zdjęcia i jeszcze, nie wiem, jakieś tam wiedza minimalnej, nie wiem, księgowej, czy jakiejś, nie wiem, firmowej wiedzy i tak dalej, że faktycznie jako fotograf musisz wiedzieć naprawdę dużo rzeczy, nawet jeśli nie w 100%, to jednak się gdzieś tam w nich orientować i pilnować niektórych rzeczy. To nie jest właśnie tylko ta kreatywna strona, tylko też taka mocno bardzo formalna i taka zwykła, taka szara rzeczywistość. A zaskoczyło cię coś w pracy fotografa? Inaczej sobie na przykład wyobrażałaś? A inaczej jest po tym, jak przeszłaś właśnie taką drogę? Muszę się sekundkę zastanowić. Entuzjasty trudniejsze pytanie. Do takiego kogoś, kto taką fotografią właśnie się zajmuje na co dzień?
Myślę, że zaskoczyło mnie taka mimo wszystko powtarzalność tych rzeczy, bo to się właśnie wydaje, że jak nie chodzę do pracy, która jest pracą od poniedziałku do piątku, to ta moja praca jest taka wow, ciekawa, bo codziennie jestem gdzieś indziej, robię coś innego, co tydzień jestem na innym ślubie, ale jednak ta praca jest powtarzalna. No myślę, że każda, chyba nie ma takiej pracy, która nie byłaby powtarzalna, ale faktycznie, że te sesje są super, śluby są świetne i uwielbiam tą energię ślubną i wiadomo, każda jest trochę inna, ale jednak chodzi się i idzie się jednak w pewnych podobnych schematach, które gdzieś tam zostają, no bo klient jednak oczekuje takiego samego gdzieś tam efektu, więc my jako fotograf musimy jednak iść tym samym gdzieś tam nurtem, żeby do tych efektów dojść. Także to było dla mnie najbardziej zaskakujące, też z takiej perspektywy właśnie oglądania na Instagramie tych super relacji i w ogóle wow, ale praca fotografa jest super, to jest tylko robienie zdjęć i przyjemność i wszyscy Cię kochają i klienci są fantastyczni, pary ślubne są najlepsze, a jednak rzeczywistość jest taka, że gdzieś ta powtarzalność się wkrada. Mi pomaga po prostu jakiś tam chwilowy reset i wtedy faktycznie takie odłożenie aparatu. Także jeszcze wracając do wątku, który poruszyliśmy wcześniej a propos tego robienia zdjęć telefonem. Ja na przykład od tego roku na wakacjach w ogóle nie robię zdjęć aparatem. Totalnie po prostu odpoczywam od tego. Tak jak kocham mieć zdjęcia i trochę jest mi tego żal, że mówię, kurczę, w sumie nie mamy tych wspomnień naszych zapisanych w takiej najlepszej jakości, tylko jednak gdzieś tam telefon. To jednak uznaję, że na przykład teraz właśnie przez 2 tygodnie, jak mieliśmy urlop, odłożyłam aparat i mówię, wow, po prostu wróciłam z jakąś totalnie nową energią i to jest moim zdaniem bardzo potrzebne, także to tak a propos takich zaskoczeń pracy fotografa. A próbowałaś sobie właśnie zmieniać na przykład przy zdjęciach telefonicznych format na przykład, żeby fotografować tylko na przykład kwadratowo? Nie, w sumie takich rzeczy nie robiłam. Ja teraz też bardzo dużo, jak na jakby smartfonem nagrywamy, to robimy filmy. Także gdzieś tam filmy w sumie są teraz dla nas jakieś takie bardziej wartościowe niż zdjęcia. Także robimy w sumie dużo filmów, natomiast formatu chyba nie zmieniałam i też nie bawię się właśnie w jakieś tam ustawienia. Wiem, że tam te iPhony i tak dalej mają jakieś tam specjalne tryby. Ja się w to nie bawię, ja po prostu uznaję, że jakby chcę żyć w tej chwili, bo jednak też przez długi czas najważniejsze było to ustawienie aparatu, że ojejku, tutaj przysłona, tutaj coś tam, jak to obrobię i tak dalej. A teraz jednak staram się, oczywiście mówię o prywatnych sytuacjach, staram się jednak skupić na tej chwili i pomyśleć sobie, że to, że to się dzieje, to już jest to moje wspomnienie. Ja nie muszę go mieć zapisanego w super jakości z idealną obróbką i z lajkami na Instagramie, bo to nie jest wartość tego wspomnienia, tylko wartością jest to, że ja to przeżyłam, że tam byłam i to jest dla mnie teraz najważniejsze. Jest to dla mnie duży przeskok, biorąc pod uwagę, że od tych, nie wiem, 10 lat chyba mam aparat przyczepiony wiecznie do ręki i wiecznie coś tam tworzę. Także jest to przeskok, ale myślę, że właśnie biorąc pod uwagę moją pracę i to, jak dużo tych zdjęć robię tak dla klientów, to jednak dla siebie muszę sobie trochę odpuścić i jakby skupić się raczej na tym przeżywaniu niż na fotografowaniu tego przeżywania. A wykorzystujesz jakoś te zdjęcia tworzone telefonem? Raczej dodaję, to oczywiście do albumów takich, że tak powiem, prywatnych, rodzinnych, natomiast też dodaję je na Instagramie w formie takich właśnie stories czy jakichś tam rolek, na zasadzie tego, żeby właśnie tak trochę tej prywaty pokazać, ale to jest też bardzo mała część, bo właśnie teraz jak przeglądam swoją rolkę z aparatu na telefonie, to mówię, kurczę, że strasznie wielu rzeczy nie dodałam i że jakby gdzieś tam ten moment uciekł i też nie mam takiej potrzeby właśnie, też to myślę, że się zmienia, nie mam tej potrzeby dzielenia się wszystkim, że po prostu robię coś i mówię, o to od razu dodaję, trzeba tam obrobić, wrzucić, lecieć i tak ten, tylko właśnie mam też dużo większy spokój też dzielenia się tą prywatą, oczywiście tutaj mówię, także takie też to gdzieś tam jest proces, który we mnie zachodzi, ale tak, faktycznie głównie te zdjęcia takie z telefonu to pokazuję na storieskach, chociaż w zeszłym roku zdarzyło mi się zrobić taki fotodump, czyli wrzucenie właśnie zdjęć z telefonu na jakby normalnie na feed Instagrama, na zasadzie właśnie tego, że nie zawsze trzeba zrobić, zawsze wszystko właśnie musi być idealnie dopracowane, tylko jednak można sobie na taki luz też trochę pozwolić, nawet w tych social mediach strasznych. Ale chyba jest też taka większa tolerancja odbiorców wobec tego, co się widzi na tych rolkach, a może to tam po prostu tak miga i skacze, że nikt się nie ma czasu zastanowić nad jakością. Chyba że tak. W zasadzie wystarczy ta jakość telefoniczna. Tak, tak. To zależy, bo wiadomo, że jak ktoś szuka fotografa na ślub, no to wiadomo, że nie zadowolą go rolki i tak dalej, ale myślę, że w takim codziennym odbiorze to faktycznie takie gdzieś tam nagrania wystarczą i tak jakby ludzie się do tego po prostu przyzwyczaili, jest to akceptowalne i
myślę, że to też skraca dystans, bo jeśli masz takie poczucie, że ktoś na przykład nagrał to w danym momencie i wrzucił, to myślisz sobie, o fajnie, bo to jest takie naturalne, takie spontaniczne. Natomiast już takie obrobione zdjęcie, czy przygotowany, zmontowany materiał, zawsze już ma taki pewien dystans tego, że jednak to zostało gdzieś tam bardziej zaplanowane. Więc myślę, że to też w social mediach dlatego takie mniej idealne rzeczy się po prostu klikają. Też trzeba to troszeczkę tak rozróżnić, że każda funkcja nawet jakiegoś tam, powiedzmy, medium służy do czego innego i tutaj akurat w przypadku tych takich rzeczy, które szybko przemijają, czy mają tam krótki termin ważności, no to one służą na takiej zasadzie jak tam, powiedzmy, przynęta, nie? Łowisz ryby i okej, kogoś złowisz, no to ktoś sobie już w tej twojej siateczce, w której go trzymasz, potem ma czas się rozejrzeć, zastanowić nad sytuacją, przemyśleć swoje położenie. Może ryba to by tak się mogła zastanowić, ale człowiek wtedy ma czas, żeby przejrzeć sobie ten feed i tam patrzy, no nawet całkiem to przyjemnie wygląda, więc dobra, zostaje. Także może w ten sposób tak bardziej strategicznie sobie pomyśleć nad tym, co tworzymy, żeby się tak po prostu nie ciśnieniować, że wszystko musi być tak wycmokane i wypielęgnowane jak samochód mojego dziadka. Wiadomo, o co nie chodzi. Nie zawsze musi być idealnie. Znaczy dla klientów w gotowym reportażu zawsze musi być idealnie. Na social media może być trochę więcej luzu i spontanu. Nie zaszkodzi. Też się tak bardzo kiedyś mocno ciśnieniowałem tym, że wszystko, co tam trafia do tej sieci, to musi być po prostu takie, że nie wiadomo co. A od momentu, w którym zaczynałem nagrywanie podcastu, gdzie tam, wiesz, z jakością było różnie na początku i potem to się i tak spotykało z fajnym odbiorem, to przekonałem się, że w zasadzie ta nasza obecność w sieci, to co robimy, czy jako tam twórcy, czy jako fotografowie, to jest pewien proces, taka droga, podczas której ludzie mają naprawdę dużo wyrozumiałości, nie, do nas. Uważam, że to, co powiedziałeś, że a propos tego, że wcześniej miałeś takie, że chciałeś, żeby wszystko było idealne i tak dalej, że też trudno jest chyba tak, nie wiem, codziennie na przykład, jakbyś miał codziennie wrzucić idealne, po prostu przełomowe zdjęcie. No fajnie byłoby tak robić, ale myślę, że to jest bardzo trudne i myślę, że jednak w social mediach z mojej perspektywy najważniejsza jest ta taka wytrwałość po prostu w tym, co się robi, że jeśli dodajesz dużo i tak dalej, to nawet jeśli to nie zawsze jest dobre, nie jest dobre, ale nie jest idealne, to i tak jakby sprawia, że ludzie widzą tą twoją pracę i jakby też angażują się w to, bo widzą, że ty tu jesteś. A też jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś na początku, czasami zdarza się, że ktoś po prostu nagle po 3 miesiącach nieobecności przychodzi, wrzuca zdjęcie i oczekuje, że wszyscy, nie wiem, teraz się rzucą i powiedzą wow. I pewnie tak się też dzieje, bo na pewno są tacy ludzie, którzy mogą sobie na to pozwolić, ale myślę, że przy rozwijaniu właśnie firmy, czy konta, czy jakiegoś tam tutaj swojego rozwoju, to warto właśnie zwrócić uwagę na tą wytrwałość i jakby nie przejmować się tym, że coś nie jest idealne, tylko jednak jakby, że to jest wystarczająco dobre i trzeba po prostu z tym iść gdzieś tam dalej i się rozwijać. Bo mamy też tendencję do takiego jakiegoś wpadania w podziw nad rzeczami, które są po prostu ultra niesłychanie, wiesz, wyjątkowe. Czyli na przykład widzimy jakąś historię kogoś, kto nagle wyskakuje naszym zdaniem jak Filip z Konopi. Pojawia się jakiś na przykład twórca internetowy, fotograf czy ktoś taki i on zyskuje super szybką popularność, ale to najczęściej te historie są widziane tylko i wyłącznie z takiego poziomu z zewnątrz, że nikt nie widzi tego, że ten twórca, który rzekomo teraz założył YouTube'a i w 2 miesiące zebrał, powiedzmy, 50 tysięcy subskrybentów, to nie jest człowiek, który dopiero wszedł na tę platformę, tylko ktoś, kto wybadał ją od A do Z. Teraz właśnie ostatnio śledzę taką historię, że gościu ma tam, powiedzmy, 5 filmów i ma tyle subów i wszyscy tam w komentarzach, wow, nie wiadomo skąd się wziął, a już tyle subów. Ale po tym, jak on mówi, po tym, jakie treści przedstawia, to widać, że to jest gościu, który nie robi pierwszego kanału, nie robi pierwszych swoich nagrań. I tak samo jakbyście zobaczyli jakiegoś fotografa, który nagle, nie wiem, eksploduje, gdzieś tam, powiedzmy, wchodzi w jakąś niszę i nagle staje się super, super popularny, to trzeba prześledzić sobie, co ten człowiek robił wcześniej, od czego zaczynał, jak wyglądała ta jego podróż. Chociaż nie, właśnie w niektórych przypadkach jest ciężko zweryfikować, bo ktoś, powiedzmy, anonimowo coś zakłada, nie? Pod jakimś tam pseudonimem i nie wyczujesz, że to ten. Także tak, ale no po prostu się nie przejmować.
Tak, ale właśnie tu wracamy trochę może do porównywania się z innymi i właśnie popatrzenia, że kurczę, ja tu od 2 lat dodaję i nie mam takich efektów, jak może ktoś, kto teraz dodał i nagle 1 milion osób do niego przyszło, ale właśnie tak mi się, tak jak powiedziałeś, że to nie jest tak, że ktoś pewnego dnia się budzi, nie wiem, zaczyna robić te zdjęcia i od razu to strzela i jest złoty strzał i jest super, tylko właśnie to jest ta praca, więc też porównując się do kogoś na Instagramie, porównując, nie wiem, ilość obserwujących, ilość polubień, ilość, nie wiem, komentarzy, zleceń, warto pomyśleć nad tym, że ktoś przeszedł tą pracę i to, co on teraz pokazuje, jest już całym procesem, który on przeszedł i może ten proces jest cały czas przed nami i musimy po prostu iść powoli sobie tą drogą i się rozwijać. I może teraz, wtedy też ci te miliony obserwujących do nas przyjdą. I ładną klamrą nam się zamyka ta cała historia, bo jeżeli byście podejrzewali, że opierzynka taka sobie po prostu dziewczyna wzięła się i pisze fajne posty na swojej stronie internetowej i tak dalej, super jej to wszystko wychodzi, to też musicie właśnie prześledzić głębiej internet, znaleźć stary blog na Blogspocie. Nie za głęboko, poproszę. Ale chodzi o samo jakby dokonanie takiego śledztwa, że właśnie ten blog, który tam dzięki Bogu nie skasowałaś, on świadczy o tym, że ty się jakby rozwijałaś, nie? W tym całym jestestwie. Ale właśnie internecie. Tak jak powiedziałeś, nie skasowałam go, bo jakby, ja oczywiście się śmieję, że nie za głęboko, raczej nie, chodzi mi o to, że ty na przykład nie dotarłeś, więc to gdzieś musiało, ja tego nie skasowałam, ale może gdzieś tam zniknęło, czyli fotoblog, czyli już takie typowo, wiecie, jakieś tam stare wspomnienia, natomiast ten blogspot, który był jakby przed tutaj tą ofierzynką oryginalną już teraz, to faktycznie jest dla mnie takie wspomnienie i takie jakieś pokazanie, że od jakiego momentu wyszłam, a gdzie jestem jakby teraz. I to jest, myślę, że fajne i myślę, że nie ma co, nie wiem, kasować jakichś starych swoich zdjęć i, nie wiem, udawać, że się od razu zaczęło robić super zdjęcia, bo fajnie jest sobie teraz spojrzeć z perspektywy kilku lat i powiedzieć, kurczę, że byłam w takim momencie, robiłam zupełnie coś innego, miałam zupełnie inne spojrzenie, a teraz przeszłam tą drogę i jestem zadowolona z tego, co robię. Także polecam spojrzeć sobie na swoje stare zdjęcia i może to Was trochę dzisiaj podbuduje. Gdybyście mieli gorszy dzień, to jestem pewna, że jest super i jesteście w dobrym miejscu. Tak sobie pomyślałem, że to jest super taka rada na takie gorsze dni. A jakbyś miała jakąś taką radę, czy myśl, złotą myśl, z którą byś chciała zostawić naszych słuchaczy? Myślę, że właśnie to tak podsumowując to, co dzisiaj mówiliśmy, to żeby się po prostu nie przejmować i robić swoje. To myślę, że to była taka najbardziej może oklepana, ale jednak prawdziwa rada. Czyli nie przejmować się, że ktoś, nie wiem, może się z ciebie śmieje. Nagrywaj te storiesy, bo to ci pomoże. Rób swoje, nie porównuj się do innych, bo to, co ty robisz, jest dla ciebie teraz dobre i na pewno jesteś na dobrej swojej drodze, która doprowadzi cię do takiego celu, jakiego byś chciał i do twojego celu, nie do jakiejś innej osoby. I właśnie nie ma co porównywać się do innych, bo nie wiemy, jaka jest ich historia, nie wiemy, ile przeszli, żeby być w tym miejscu, w którym są. I myślę, że po prostu trzeba się cieszyć z tego, że wykonujemy pracę, którą kochamy. Wiadomo, że nie zawsze jest ona taka idealna, jakbyśmy chcieli to przedstawić na Instagramie, ale jednak jest naprawdę fajną pracą z dobrymi ludźmi, którzy nas otaczają i myślę, że za to trzeba być wdzięcznym. Robić swoje i damy radę. I nawet te przelewy do Urzędu Skarbowego nas nie pokonają. Dzięki serdeczne. A jeżeli ktoś Dziękuję. Ma tutaj wolny czas między przelewami do Urzędu Skarbowego, jakiś wolny czas właśnie, żeby napisać jakiś komentarz o tej rozmowie, to zapraszamy do dzielenia się po prostu na grupie Niezłe Aparaty Podcast na Faceboku i tam możecie nas albo zjechać, albo pochwalić. Dzięki serdecznie, Aniu, za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.